Witam wszystkich serdecznie w poniedziałkowej audycji projektu Infinitus. Jesteśmy tutaj dzisiaj w większym nieco gronie, w czwórkę. Jest ze mną Ewa Simbida. Ewa, przywitaj. Witam serdecznie. Jest ze mną też oczywiście Przemek, jak zwykle. Dzień dobry, dzień dobry wieczór. I jest koleżanka Monika Wiśniewska, pierwszy raz. Witamy. Dobry wieczór wszystkim. Dzisiaj połowa z moich gości, moich towarzyszy na audycji będzie mogła się wypowiedzieć no czysto empirycznie, ponieważ dzisiejszym tematem jest życie w Polsce, a życie za granicami naszego pięknego kraju. Będziemy porównywać standardy życia, kulturę, no i przede wszystkim obserwacje na temat tego, jak społeczeństwo wygląda u nas, a jak społeczeństwo sobie radzi w innych częściach świata. Myślę, że to taki temat ciekawy, poglądowy bardzo i taki, który może się komuś przyda, być może, bo mamy coraz większą emigrację. Właściwie, większej chyba nie możemy mieć, bo kraj by został zupełnie opustoszały, także mamy wielu przyjaciół, wielu znajomych, którzy gdzieś tam za granicami kraju już rezydują i nieraz się zastanawiamy, będąc tutaj, czy warto, czy właściwie czy warto wyjeżdżać, czy nasze życie tam by się ułożyło tak, jakbyśmy chcieli, czy to jest po prostu nowy standard życia w dzisiejszych czasach, czy to jest tylko taka chwilowa potrzeba podyktowana jakimiś tam względami materialnymi. Także pytanie podstawowe właśnie, co nas motywuje do wyjazdu i czy taki wyjazd jest właśnie kołem ratunkowym, czy jest częściej jednak bardzo pozytywnym sposobem na poznanie świata i na no taką jednak większą wolność, bo ktoś, kto zaczyna podróżować, ja mam wrażenie, że jest bardziej wolną osobą, nie przywiązuje się tak do jednego miejsca i ma większą swobodę komunikacji, swobodę w dostosowaniu się do nowych warunków. Taka jest moja obserwacja. Co wy na to? Ewa być może. To może ja zacznę. O, Ewa. Proszę, proszę bardzo, Monika. Moniko, nie słuchać cię. Halo? Monika ma tutaj lekkie problemy techniczne, używa tabletu do komunikacji z nami. Halo? No teraz cię słychać. Monika ma tutaj... Dobrze, mam nadzieję, że mnie słychać. W moim przypadku to jest tak, że oba te czynniki były bardzo ważne, czyli zarówno była to ratunkowa, jak wielka okazja na to, żeby pokładać swoje życie tak, jakby się chciało, a nie tak, jak dyktują to warunki, o ten sposób. Mm-hmm. A tak właśnie, zapowiadając, zapomniałem wspomnieć, gdzie przebywacie, więc Moniko, gdzie teraz jesteś? No ja znajduję się w Anglii, w hrabstwie Northamptonshire. Teoretycznie, jeżeli weźmiecie rzutkę i rzucicie w sam środek Wielkiej Brytanii, to na pewno trafiutko w moją wioskę. Także to jest mała wioseczka, tu mieszka zaledwie 4000 osób. No i generalnie jest to coś w rodzaju sypialni, bo ludzie mieszkają w małych wsiach, dojeżdżają do pracy 10-15 kilometrów dziennie i pracują w miasteczkach albo w większych miastach. Tak to mniej więcej wygląda. Mhm. No i wyjazd, mówisz, że podyktowany częściowo względami praktycznymi, a częściowo chęcią poznania świata. I jak oceniasz z perspektywy czasu, czy to jest w ogóle pierwsze miejsce twojego zamieszkania, pierwszy taki wyjazd i od razu tam się osiedliłaś, czy to było tak, że na początku byłaś gdzieś indziej i dopiero tutaj trafiłaś? Nie no, w moim wypadku to można powiedzieć, że to był niezwykle długi i bardzo szczęśliwy ciąg fortunnych przypadków, który spowodował, że jestem tu, gdzie dzisiaj jestem. Moim marzeniem zawsze było mieszkać w Wielkiej Brytanii, natomiast moja druga połowa
dostał ofertę pracy w Wielkiej Brytanii przez kogoś z rodziny. Ja jeszcze w tym czasie studiowałam, więc za bardzo też nie miałam odwagi myśleć o jakichś ewentualnych wyjazdach. On przyszedł do Wielkiej Brytanii 8 miesięcy przede mną, także właściwie już po 2 czy 3 dniach zadzwonił i powiedział, że jak tylko tu przyjadę, zakocham się i nie będę chciała wracać. No, był tutaj 10 miesięcy, ja skończyłam studia i praktycznie nie zastanawiając się i nie szukając pracy, widzę, że się bał. Nie szukam pracy w swoim zawodzie. 10 dni po obronie dyplomu magisterskiego wyjechałam za granicę i rzeczywiście tak jak mówił. Praktycznie po 2 tygodniach stwierdziłam, że do kraju praktycznie nie wracamy, bo nie żeby nie było. Można powiedzieć, że otoczył nas taki komfort i pewność bezpiecznego i spokojnego miejsca, w którym można się odnaleźć. I to na początku był taki bardzo silny czynnik psychiczny, który spowodował, że nie czuliśmy się zagrożeni, nie czuliśmy się niepewni. O. Mhm. Ale czy to było takie przede wszystkim, jak myślę, ekonomiczne bezpieczeństwo, tak? Ale czy to miało jeszcze jakieś właśnie inne aspekty? Na początku miało aspekt ekonomiczny ze względu na to, że mój chłopak wyjechał do Wielkiej Brytanii ze względu na to, że życie w Polsce... Przepraszam, ale to mi dziecko się zdarło do pokoju. W Polsce, szczególnie studiowanie, no wpętaliśmy się troszeczkę w długów, no bo no nie było innego sposobu, żeby sobie dać radę. Pracowaliśmy na pełen etat w Polsce dziennie, a pracowaliśmy wieczorami i w nocy. No praktycznie przez 5 lat studiów mniej więcej tak to wyglądało, że spaliśmy po 3-4 godziny na dobę, więc zarówno fizycznie, jak i psychicznie, jak i materialnie skończyło się na tym, że no pokończyliśmy nasze szkoły i mieliśmy no start z długiem. Niedużym, ale wystarczająco dużym, żeby się martwić i żeby się nie czuć pewnie. No i no, kiedy się pojawiła opcja pracy i opcja wyjazdu za granicę, to praktycznie nie zastanawialiśmy się zbyt długo, także on podjął decyzję szybciutko i pojechał bardzo szybko się tutaj. A ja z kolei no dość szybko, tak jak mówię, dość szybko się tutaj znalazłam i nie mieliśmy wyrzutów sumienia, że zostawiamy coś za sobą. Po prostu wygląda na to, że wydawało się krzące, wydawało się to właściwe i dobre i bezpieczne i jak najbardziej pozytywne. Mm-hmm. No mnie, przyznam szczerze, najbardziej interesują kwestie kulturowe, ale do nich za chwilę jeszcze przejdziemy. Może teraz Ewa po prostu powiesz, jak to u Ciebie się zaczęło, co Cię przekonało do wyjazdu, gdzie teraz jesteś i właśnie jak to było na początku? No to chyba było, to chyba był taki kolejny krok po prostu na mojej jakiejś drodze rozwoju. Tak samo, podobnie jak Monika, długo się nie zastanawiałam nad wyjazdem. W sumie, odkąd pamiętam, to chciałam wyjechać, tylko że ja chciałam wyjechać zawsze do Stanów. Zawsze mi się marzyło właśnie Stany. W sumie nie wiedząc nawet dlaczego, ale jakaś taka tęsknota zawsze we mnie była. I w pewnym momencie mojego życia tak się poukładało, że po wielu zresztą przeprowadzkach z miasta do miasta w Polsce, jakby poczułam się bez domu, właściwie bez miejsca, gdzie chciałabym być, czy bez miejsca, do którego mogłabym wrócić. I znajomy zaproponował mi wyjazd do Irlandii i miałam dosłownie 2 dni na podjęcie decyzji i po kilku godzinach powiedziałam mu, dobra, lecimy za 2 dni. I polecieliśmy i to było takie na hop-siup, ale nigdy tego nie pożałowałam. Odkąd tu jestem, to zawsze się bardzo cieszyłam. Oczywiście ten komfort materialny jest tutaj bardzo znaczący. Od początku oczywiście bardzo szybko znalazłam pracę, co było, nie wiem, moim, podejrzewam, osobistym szczęściem, bo nie każdemu tak się zdarzało. I od początku zarabiałam dużo lepsze pieniądze niż oczywiście w Polsce.
Mogę sobie bardzo szybko pozwolić, spłacać długi zresztą, które musiałam wyciągnąć, żeby tu przyjechać, bo nie miałam żadnego przygotowania finansowego. I bardzo szybko pozbierałam siebie materialnie, aczkolwiek jak już wspomniałam, że to był jakiś etap na mojej drodze rozwoju duchowego, więc ten rozwój duchowy mocno przyspieszył, zmienił się i jakoś przybrał zupełnie często inną formę, nie wiem w sumie jak dokładnie to ująć, ale tutaj tak naprawdę zmieniło się wiele w moim sposobie myślenia i postrzegania świata, ludzi i jestem ogromnie wdzięczna w ogóle za to, że miałam taką możliwość wyjechać. Zdaję sobie z tego sprawę, że wielu rzeczy po prostu bym prawdopodobnie do tej pory nie rozumiała i nie widziała, gdyby nie to, że musiałam się zderzyć właśnie z inną mentalnością, z innymi ludźmi, z innym światem i z tymi wszystkimi zdarzeniami, z którymi musiałam sobie poradzić, będąc tutaj sama w sumie, bez żadnego wsparcia. No mnie tak szczerze powiedziawszy nieraz zastanawia i frapuje, jest takim powiedzmy przekonaniem, że gdzieś tam za granicami jest lepiej i słyszę z wielu relacji, że faktycznie się ludziom żyje pewniej, bezpieczniej, większe poczucie właśnie takie, że to życie jest jakoś bardziej ustabilizowane, ale od czasu do czasu trafiam na ludzi, którzy przyjeżdżają do Polski i nie mówię tylko o ludziach, którzy przyjeżdżają tutaj gdzieś tam za wschodniej granicy, z Ukrainy i tak dalej, ale poznałem Amerykanina, poznałem parę osób, które się tutaj przeprowadziły i tak się zastanawiam, bo czy to jest po prostu tylko taka kurtuazyjna odpowiedź, ale twierdzi, że jest w porządku i że żyje im się tutaj całkiem przyjemnie, więc być może jest tak, że po prostu ciągnie nas do jakiejś egzotyki, a nie po prostu nie jesteśmy obiektywni do końca w tym, jak jest, gdzie jest lepiej, gdzie jest gorzej. Aczkolwiek tutaj na pewno Polskę można ocenić bardzo negatywnie od strony gospodarczo-finansowej i to jest niestety prawda. Widzę tutaj taki pewien punkt wspólny wszystkich opisów, jakie słyszę, że no tutaj ludzie po prostu żyją ledwo wiążąc koniec z końcem, a gdzieś indziej żyją sobie tak, że po prostu no mogą sobie pozwolić na wszystkie podstawowe potrzeby, jakie człowiek ma w życiu. Także czy zgadzacie się z taką opinią? Jeśli mogę, to chciałam powiedzieć, że to jest, wydaje mi się, że to jest bardzo indywidualna sprawa, gdzie komu żyje się lepiej. Ja się w Polsce nie czułam dobrze pod wieloma względami. Wyjechałam tutaj i poczułam po prostu zupełnie inny przepływ energii i myślę, że jest to związane właśnie bardzo z naszą osobistą energią i z energią danego miejsca, do którego wyjeżdżamy. I na pewno każdy to zauważył, nawet bez wyjeżdżania z kraju, zauważył, że na przykład w różnych miastach po prostu może czuć się zupełnie inaczej. Ja ewidentnie to poczułam, zmieniło to całe moje życie i ja nie mam chęci ani potrzeby powrotu na przykład do kraju. Nie wiem, czy nie wyjadę gdzieś dalej, nie wiem. Polubiłam Irlandię, lubię tą energię, jak wspominałam. I to, że na przykład jakiś tam Amerykanin czy ktokolwiek przyjeżdża do naszego kraju i czuje się dobrze, to jest, uważam, że to jest normalne. Ma prawo się czuć tam dobrze, akurat tam miejsce mu odpowiada. Poza tym, tak jak wspomniałeś, ekonomicznie myślę, że na takie wypowiedzi zwykle odważają się ludzie, którzy mają dobre zaplecze ekonomiczne. W sensie ci, którzy przyjeżdżają do Polski, oni mają z czym już przyjeżdżać. Oni nie muszą się martwić o byt, o to, czy będą mieli na przykład co włożyć do garka do końca miesiąca. I tak, takim osobom się nie dziwię, że są szczęśliwe u nas w kraju, bo w gruncie rzeczy mamy fajny kraj, mamy fajne widoki, nie wiem, generalnie fajny też w miarę klimat, wiele osób lubi taki klimat.
nie wiem, nie odpowiadało za bardzo, ani za bardzo zimno, ani gorąco, ale wiele osób na przykład tutaj tęskni za tymi naszymi polskimi zimami czy polskim latem. I ja wierzę, że może się to podobać po prostu. Ale tak jak mówię, podejrzewam, że wiele osób z zagranicy, które przyjeżdża do Polski, mają spore zaplecze finansowe i się w ogóle nie martwią o to, nie muszą pracować, tylko po prostu traktują to trochę na zasadzie wakacji. Ja zgadzam się absolutnie ze słowami koleżanki, ponieważ to zawsze jest, kiedy ludzie mnie pytają. Znowu cię nie słychać. Jestem. Co takiego widzę w Wielkiej Brytanii i dlaczego nie chcę już mieszkać w Polsce? Jestem. Zawsze odpowiadam, że kraj to są nie tylko piękne krajobrazy, bo wiele osób mówi, byłem w byłem na wakacjach, byłem na urlopie, bardzo mi się podobało, piękne miasta, wspaniali ludzie, super restauracje, niesamowite jedzenie, no ale to są turyści, oni tak naprawdę nie muszą tutaj mieszkać, nie muszą tutaj żyć, tam, w Polsce oczywiście, nie muszą się zmagać z dniem codziennym, natomiast tak jak ci, którzy przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, do Polski, przepraszam, którzy przyjeżdżają do Polski pracować i żyć, to są ludzie, którzy są zazwyczaj profesjonalistami w swoich zawodach. Zawód bardzo pożądany w Polsce i ci ludzie praktycznie przyjeżdżają na gotowe. Oni dostają pracę, oni dostają mieszkanie, dostają samochód służbowy, telefon, naprawdę dobrą wypłatę. I nie muszą wszystkiego budować przez wiele lat na, no, można powiedzieć, w pocie i we wózach i w krwi i okupione niesamowitymi poświęceniami, tak jak zwyczajni ludzie. Więc ich perspektywa to jest taka perspektywa właśnie takiego wagarowicza, wakacjusza, który po prostu przyjeżdża, ogląda, bardzo mu się podoba, a tak naprawdę nigdy nie patrzy w dół ze względu na to, że bardzo często to są ludzie, którzy mieszkają w dużych miastach, ewentualnie w gronie ludzi nie wiedzą, jak wygląda i nie wiedzą, nie zdają sobie sprawy z tego, ile trzeba, żeby tyle samo osiągnąć, będąc Polakiem, mieszkając w Polsce. No tak, zgodzę się z tym. Przemek, a czy ciebie w ogóle kiedykolwiek ciągnęło, żeby wyjechać? Myślisz o tym, czy raczej planujesz, że w Polsce jednak jest twoje miejsce i chcesz tutaj zapuścić korzenie? Myślę o tym o 5 razy do roku, co roku tak jest, tylko że póki kończy się na myśleniu. A co do tych twoich znajomych, co mówiłeś, to może to są uciekinierzy z innych krajów i wiesz, i mają za to sobie wyżyć tutaj, tak samo jak dziewczyny mu to mówiły. Ale co do Polski, to z jednej strony, jak już miałem wyjechać, już miałem jechać podpisywać umowę, już było wszystko zaklepane, już byłem pewien, że jadę, to w pewnym momencie po prostu tak nie tyle, co się odechciało. Tam była lepsza perspektywa, tam było po prostu tego, no więcej tych perspektyw, więcej możliwości. Zresztą nie jechałem sam, ale postanowiłem, że no z cholera, że mimo wszystko jestem Polakiem i może sobie jakoś dam tutaj radę, może jakoś po swojemu, może jakoś uda mi się nagiąć ten głupi system, który jest tutaj, który jest strasznie irytujący. Nie narzekając oczywiście, chociaż to często nie wychodzi. Spróbować zrobić tutaj i można próbować, jedno wychodzi, drugie nie, ale zawsze po pewnym czasie słyszę albo widzę, że jakbym zrobił coś takiego właśnie w Anglii już, czy w Holandii, czy w ogóle w państwach europejskich, to nie dość, że bym miał jeszcze chętnych, którzy by chcieli to zrobić, miałbym lepsze zaplecze finansowe i miałbym po prostu mniej stresu. Czy to jest prawda? Wiem, bo nie wyjechałem. Ale właśnie o to chodzi, że coraz bardziej słyszę, że tak jednak jest. No i w tym problem, że mimo wszystko do Polski bym chciał wrócić, nawet jak już bym gdzieś pomieszkał właśnie i zarobił pieniądze, ale to jest tylko widzenie z tego punktu widzenia właśnie, że bym chciał tutaj wrócić. A czy bym chciał, no to nigdy nie wiadomo. Bo tutaj się urodziłem i całe życie żyję, więc może po prostu to jest kwestia przyzwyczajenia i takiego sentymentu.
Ale wciągnęło mnie nieraz do innych krajów, chociaż w Polsce podobają mi się ten klimat właśnie, gdzie zawsze sobie wyobrażałem, że jak już to bym sobie w górach zamieszkał, ale tak jest też dużo innych krajów też, gdzie bym mógł zamieszkać, ale tutaj się właśnie pojawia to, że w Polsce nawet jakbym przyjechał z dużą kasą, zarobił, dorobił się i założył tutaj, znaczy zbudował sobie dom i tak dalej. No to i tak nie było. Jeżeli by się coś zmieniło do tego czasu, no to oczywiście, ale do tej pory z tego co widzę i słyszę, to się nic zupełnie nie zmienia i się nie zapowiada wszystkim. I to co powiedziałeś na samym początku, że chyba niemożliwa jest większa migracja z Polski, bo ludzi by w ogóle by już nie było. Mi się wydaje, że tak się skończyć, albo w końcu politycy sami się poddadzą i powiedzą, bierzcie ten kraj w cholerę. No na dobrą sprawę by tak. By to dużo ułatwiło pod pewnym względem, ale. Politycy tak nie powiedzą, Przemek. Nie powiedzą dlatego, że jeszcze czerpią z tego póki co korzyści. Natomiast tak mi się przypomniało, no nie chcę tutaj depresyjnie zabrzmieć, ale czytałem ostatnio, że mamy rekordową liczbę samobójstw w Polsce. Właśnie A tej tak, ty tak. na początku od tej jesieni, teraz początek zimy, ten miesiąc zeszły i czas przyległy. I ktoś opatrzył to po prostu komentarzem takim, że po prostu Polacy się poddają. No i jest coś w tym wszystkim, bo u nas wszystko jest teraz, ja mam wrażenie, na zasadzie to kompletnej improwizacji. Z jednej strony Polacy są świetni w improwizowaniu. My z powodu właśnie takich, a nie innych warunków życia, tego, jak to wszystko politycznie, gospodarczo wygląda, i to od dawien dawna, myśmy się nauczyli świetnie improwizować i jesteśmy w tym właściwie dobrzy. Stąd Polacy, którzy dziś wyjeżdżają, potrafią być docenieni, ponieważ no, przyzwyczajeni jesteśmy do pracy, przyzwyczajeni jesteśmy do zaradności w różnych sytuacjach. Oczywiście generalizując, ale tak mam takie wrażenie, że tak jest. Natomiast jest druga strona tego medalu, że u nas nie myśli się perspektywicznie i to widać w polityce również. W polityce ja nie widzę jakiegokolwiek planowania na dalej niż 4-5 lat po prostu. Okres kadencji, ewentualnie jeżeli kadencję można przedłużyć, to jest wszystko. Nie ma żadnej ciągłości w działaniu i to jest ten ból. Jeżeli popatrzymy na jakiekolwiek aspekty życia, rozmawialiśmy tutaj parokrotnie o możliwych katastrofach w związku z różnymi przepowiedniami, różnymi datami. I taki praktyczna ciekawostka nam wynikła, że w różnych państwach buduje się przecież schrony, i to są schrony, które budowano i utrzymywano od czasów zimnej wojny z powodu realnego zagrożenia jakąś wojną nuklearną, atakami chemicznymi, biologicznymi itd., itd. Jest szereg okazji, przy których po prostu mogą się schrony przydać. No i co? I w tym momencie wiele państw ma potężne miasta podziemne, świetne systemy po prostu na wszelki wypadek, no bo tak każde państwo jakby wpisane jest w normalny tryb funkcjonowania krajów, że dany kraj przygotowuje się na różne możliwości, po prostu, żeby mieć różne plany awaryjne. No a co? U nas prześledziwszy rozlokowanie takich miejsc, okazuje się, że wszystkie praktycznie, może jest jakieś miejsce w Polsce, o którym nie wiadomo, ale te wyznaczone strefy, które są jakby przepisami regulowane, że one muszą być na wypadek różnych zdarzeń, to one są wyznaczone strefy, po czym okazuje się, dotarłszy na miejsce, że są kompletnie nieprzystosowane, że tam filtry powietrza nie działają, że po prostu instalacja elektryczna nie działa, że woda nie działa, nic tam nie działa, po prostu to są zdezelowane jeszcze z czasów wczesnej komuny po prostu instalacje u nas. Także u nas się o niczym nie myśli perspektywicznie i to jest ten ból, że właśnie w mentalności brakuje chyba tego poczucia bezpieczeństwa, poczucia takiego, że my jako społeczeństwo w Polsce zmierzamy do czegoś, w jakimś kierunku. Ja tak nieraz myślę, że w ogóle z perspektywy życia człowieka musi występować jakieś poczucie kierunku, poczucie celowości, że my jako społeczeństwo budujemy coś, idziemy w jakimś kierunku i każdy z nas się przyczynia do tego, że
dana sytuacja się rozwija, powstaje, jest budowana. I tutaj w Polsce no właśnie nie widać jakiegokolwiek konstruktywnego kierunku, do którego nasz rodak mógłby poczuć się, że wnosi jakiś wkład i że właśnie budujemy tutaj jakoś przyszłość dla naszych kolejnych pokoleń, dla dzieci, wnuków i tak dalej. Nawet dla siebie samych na emeryturę, bo to, że płacimy jakieś absurdalne składki ZUS, horrendalne sumy, to większość osób już szczerze myślących wie doskonale, że prawdopodobnie tych pieniędzy na starość nie zobaczy, dostanie jakiś tam, prawda, skrawek i tyle. Ja już nawet ze strony takich mocno osób materialnych i takich nauczonych myśleć w starych ramach, to znaczy na zasadzie właśnie zbieraj na emeryturę, tutaj zrób to, żebyś miał na przyszłość i tak dalej. No, nawet od tych osób ostatnio słyszę, że faktycznie one już też nie wierzą w to, że te pieniądze dadzą im jakiekolwiek zabezpieczenie, także no myślę, że to poczucie celowości tutaj jakoś zostało zatracone, a czy to poczucie celowości jest bardziej odczuwalne tam, gdzie mieszkacie? Ja mówię tutaj do koleżanek. Czy jest coś takiego, że społeczeństwo jest jakoś, ma poczucie kierunku, w ten sposób bym to nazwał, bo przecież słyszymy z całego świata również informacje o pewnych narzekaniach w związku z kryzysem finansowym, o różnych takich sytuacjach politycznych, które też podważają jakby zaufanie do rządzących, i to nie tylko w Polsce, tylko właśnie w różnych krajach na całym świecie. Więc jak to wygląda tam, gdzie mieszkacie? Jak odczuwacie to poczucie celowości i poczucie kierunku społeczeństwa, które tam funkcjonuje? No więc tu może ci być troszeczkę zaskoczeni, bo to będzie historia właśnie o ślimaku w obcym trawniku, jak żeśmy rozmawiali przed audycją, że no w Wielkiej Brytanii w moim odczuciu obywatele nie podążają nigdzie, w żadnym konkretnym celu, ponieważ ich nadrzędnym, jedynym celem, który nie ma żadnego materialnego wyrazu, jest po prostu osiąganie szczęścia w życiu. Oni lubią się czuć bezpiecznie, lubią mieć co zjeść, lubią mieć piękne życie, które będzie ich otaczał, lubią mieć samochód, rodzinę, dobrą pracę, oglądać telewizję wieczorem, spotykać się ze znajomymi, z przyjaciółmi, niczym się nie martwić. I właściwie to jest taki wymiar brytyjskiego szczęścia. Oczywiście są ludzie, tacy, którzy na przykład, no to są przede wszystkim ludzie, którzy mieszkają w Londynie i pracują w City, to są ludzie, którzy kierują się czysto materialnymi jakimiś tam przesłankami w życiu, czyli tak naprawdę im więcej będę miał, tym więcej będę mówił o sobie. Natomiast taki zwykły, przeciętny Brytyjczyk, którego ja spotykam na co dzień tutaj w centralnej Anglii, to jest po prostu człowiek, który dąży za wszelką cenę do tego, żeby być szczęśliwym. I to takim szczęśliwym w taki rozkoszny, naiwny, uśmiechnięty, wyszczerzony sposób, bo wydaje się, że w Polsce ludzie są o wiele bardziej spięci i kiedy myślimy nawet o szczęściu, to staramy się być w tym szczęściu z maksymalistami. Staramy się, żeby było perfekcyjne, żeby było głośne, żeby było duże to szczęście, czyli dom musi być wielki, praca musi być świetna, wszyscy muszą być ze mnie dumni i zadowoleni i najlepiej, żeby wszyscy to zauważali. No tacy są Polacy i w sumie się nie dziwię, bo jeżeli rzeczywiście jest tak, że dużo wysiłku i dużo pracy i wyrzeczeń trzeba z siebie dać, żeby coś osiągnąć w życiu, to siłą rzeczy to chyba jest automatyczne, takie naturalne, że człowiek chce się z tego, chce czuć się dumny i chce wiedzieć, że to, co osiągnął, to ma jakiś taki materialny wyraz i może to dotknąć, może to pogłaskać, może postawić sobie w rogu pokoju i to go może cieszyć. Natomiast, tak jak mówię, w Wielkiej Brytanii generalnie całe społeczeństwo ma zupełnie inne podejście do naprawdę wszystkich rzeczy, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Oni są zupełnie inaczej nastawieni przede wszystkim. Cicho. Dalej nic. Nie byłam w innym kraju, pomijając wycieczki, ale tu jest bardzo intensywnie uprawiana taka instytucja.
Instytucja rozmowy z obcym człowiekiem. Czyli tutaj na co dzień ludzie wychodzą z domu, idą ulicą, mijają się rano do szkoły czy do pracy w drodze. O jest. Mijają się w drodze do pracy, do szkoły i to nie muszą być ludzie, którzy się znają, czy kiedykolwiek w życiu się widzieli. To są po prostu całkiem obcy ludzie, którzy mijają się na ulicy, pozdrawiają się rano, mówią dzień dobry lub cześć, pytają się o samopoczucie i dzięki temu wszyscy właściwie czują się dobrze, bo jeżeli wychodzimy na rano na ulicę i możemy podjąć drugą już jestem. Jeżeli możemy pozdrowić drugą osobę serdecznie, ewentualnie w supermarkecie rano kupując bułki, porozmawiać z drugą osobą, to w jakiś sposób to wyznacza taki trend całego społeczeństwa do takiego serdecznego, zrelaksowanego podejścia do drugiego człowieka. Taką niesamowitą atmosferę wspólnoty. I jeśli miałabym wyznaczyć jakiś cel, jeśli chodzi o społeczeństwo brytyjskie, to jest właśnie taki cel wspólnego bycia razem i wspólnego przeżywania ze sobą, no wszystkiego, co niesie ze sobą życie w ten sposób. Mhm. No to jest bardzo ciekawa perspektywa. Myślę, że pozytywna jak najbardziej, chociaż to poszukiwanie szczęścia w komforcie, wiadomo, że może być dwuznaczne, czasami może być jak najbardziej pozytywne. Ja myślę, że tutaj jest dużo w tym pozytywnego, a czasami jest takie też na zasadzie skrajnego utożsamienia się z tym, co się posiada, a wiemy doskonale, że to nie jest to, kim jesteśmy. Chociaż z drugiej strony może przekornie, może my Polacy sobie częściej tak wmawiamy, żeby poczuć się nie mając lepiej, że po co być materialistą, nie można być takim materialistą, prawda? Bo my jako Polacy mamy problem z byciem materialistą na wysokim poziomie. Ale jeśli chodzi o tą komunikację i tą otwartość, to myślę, że jest w tym dużo racji i że to na pewno jest bardzo, bardzo ważne w społeczeństwie, to na ile jesteśmy otwarci na rozmowę z drugim człowiekiem i faktycznie w Polsce nie ma z tym za dobrze, a tak jak mówisz, zupełnie inaczej się człowiek czuje, kiedy po prostu z obcymi osobami może zamienić parę słów i w ten sposób no po prostu czujemy się lepiej. Ja nawet pamiętam tak z przeszłości, z różnych moich podróży po Polsce, po górach. Pamiętam, że jeździłem swego czasu w Zakopanem, bywałem i tam gdzieś tam wychodząc na Giewont i tak dalej, no to raczej były takie sznury turystów i każdy szedł jak na pielgrzymce, nie odzywając się zazwyczaj do siebie, rzadko się ludzie do siebie odzywali. A później trafiłem w Bieszczady i w Bieszczadach było zupełnie inaczej, zwłaszcza będąc właśnie w takich bardziej undergroundowych, mało turystycznych jeszcze miejscowościach, gdzie ludzie po prostu dopiero pasjonaci odkrywali te miejsca. No i tam jak się tylko kogokolwiek spotkało na szlaku, kogokolwiek się spotkało gdzieś tam w jakiejś knajpce, to po prostu ludzie zupełnie rozmawiali ze sobą, jakby byli starymi znajomymi i to zupełnie inny odbiór całego przeżycia. Także myślę, że to jest na pewno podstawa wszelkiego funkcjonowania. A odnośnie tego, co powiedziałeś o tym, że Polacy są chyba bardziej spięci, no ja jakiś czas temu czytałem wyniki badań. Okazało się, że przeprowadzono wyniki badań poziomu stresu u pracowników w różnych państwach. Myśmy uplasowali się na samej czołówce. Nie wiem, czy byliśmy numerem jeden. Byliśmy, o ile pamiętam, w pierwszej trójce chyba państw badanych. Przeskoczyliśmy nawet Chiny w poziomie stresu po prostu, więc które do niedawna były tam na czubku. Także no, przeciętny Polak się bardzo stresuje i z powodu tego, że pracę straciwszy, może po prostu nie mieć za co żyć i z powodu tego, że
chyba troszeczkę wszyscy tutaj, którzy pracują, bardzo sobie tą powagę sytuacji biorą do serca, przez co są poddenerwowani, a to z kolei przerzucają często na swoich współpracowników, na podwładnych, co jest nagminne, więc myślę, że no, to jest taki samonapędzający się troszeczkę mechanizm, który gdybyśmy przerwali, gdybyśmy zaczęli ze sobą po prostu żyć troszeczkę lepiej, myślę, że nawet sama wydajność pracy by wzrosła, bo przecież nie trzeba być geniuszem. Wiemy to z jakichkolwiek podstaw psychologii, że pracownik, który się dobrze czuje w pracy, który jest zrelaksowany w pracy, który po prostu no, czuje się swobodnie, lepiej pracuje, jest wydajniejszy i krzyczenie tutaj na swoich podwładnych i tworzenie atmosfery napięcia zamiast poprawiać wyniki, raczej je rujnuje. Także ja się tak nieraz zastanawiam, kiedy tutaj na poziomie takiej zbiorowości w Polsce się odrobi tą lekcję i ludzie w końcu zaczną powszechnie doceniać i rozumieć ten fakt. No, ja powiem, że dla mnie wykładnikiem tego, jak długo ten relat, którego właśnie spotkałam, jest w Anglii, to jest wyraz twarzy i to właśnie takiego, no, może nie przestrachu, ale takiej właśnie niepewności graniczącej z takim niesamowitym napięciem, bo pracuję w miejscu, w którym dziennie przewija się przede mną naprawdę tysiące osób, jeśli nie więcej, i z tego tłumu zawsze jestem w stanie wypatrzeć Polaków. To może jest też taka, że mamy buzie, które są do siebie podobne ze względu na to, że nasi przodkowie wszyscy pochodzą z tego samego kraju, więc poznajemy się po fizjonomii, ale to są ludzie, ci, którzy przyjechali dopiero co, to są ludzie, którzy czują się niepewnie, bo nie znają zasad funkcjonowania, czują się niepewnie, bo nie znają języka, albo nie czują się pewnie, nawet jeśli znają język, to nie czują. To są również ludzie, którzy, ja to tak nazywam, przywieźli ze sobą Polskę do Anglii. I to są ludzie, którzy obracają się tylko i wyłącznie Polaków, chodzą do polskich sklepów, jedzą polskie jedzenie, w pracy rozmawiają tylko z Polakami. Bardzo często jest tak, że mają na przykład jakiegoś superwajzora, ewentualnie team lidera, który jest Polakiem. I tak jakby albo naturalnie ze strachu, ewentualnie z jakiejś takiej konieczności, bardzo izolują się od tej swobody, o której wcześniej mówiłam. I nieraz jest tak, że ja się uśmiecham, powiem słowo, powiem dwa, spróbuję zagadać, nawet przede wszystkim po angielsku, i widzę, że zupełnie nie ma żadnej reakcji, że ludzie odrywają wzrok, gdzieś wchodzą po ścianach, udają, że nie słyszą, ewentualnie spuszczają wzrok i wbijają go w podłogę. I kiedy się odezwę po polsku, i no teoretycznie każdy by powiedział, że swojego gdzieś na końcu świata, jeśli spozna, to rzuci się w ramiona. A tutaj z Polakami nie tak nie jest. Polak, który u drugiego Polaka na ulicy bardzo często po prostu odburknie coś po polsku, można by powiedzieć, że zdawkowo, i nie ma tej wylewności. Dopiero po kilku latach mieszkania za granicą dopiero zyskują tą taką swobodę w kontakcie i zaczynają powolutku otwierać się na innych Polaków i otwierać się na Anglików, ponieważ no tak jak myślę, że to jest właśnie kwestia tej takiej bariery do przełamania, że przywozimy tutaj ze sobą cały ten wielki, ogromny bagaż, taki worek cegieł. Próbuję się z wami połączyć, ale widzę, że coś jest nie tak. Taki wielki bagaż emocjonalny, który nam ciąży jak worek z cegieł, którego bardzo trudno jest ze siebie zrzucić. I naprawdę musi minąć dużo czasu, zanim ludzie czują się tutaj jak w domu. Bardzo często jest tak, że Polacy mówią, że nie czują się już tak, jakby byli obywatelami Polski, jeszcze nie czują się Brytyjczykami i tak naprawdę
tak naprawdę najlepiej się czują wtedy, kiedy są na lotnisku, ponieważ jedną nogą są w jednym kraju, drugim w drugim kraju. Nie są w stanie zrobić tego ważnego kroku, który powie, że dobrze, zrywam z przeszłością i teraz jestem tu, ewentualnie zrywam na przykład z emigracją i wracam do kraju. Utrzymują się w takim stanie takiego wiecznego zawieszenia, które jest tylko i wyłącznie źródłem stresu i niepewności. To, o czym powiedziałaś, że Polacy tak niezbyt się życzliwie na początku traktują, ja myślę, że to jest bardzo prosty mechanizm. To jest poczucie ciągle jednak tej konkurencji. Myśmy tutaj w kraju ze sobą konkurowali i każdy każdemu jest wilkiem często, bo ludzie się zabijają o pracę. Tak samo wyjeżdżając też mają, podejrzewam, ludzie poczucie, że ktoś im coś może podebrać, że ktoś jest tą konkurencją, więc z tego co opisujesz, no to po prostu zmiana tej mentalności wymaga czasu i dostrzeżenia tego, że gdzieś indziej jest troszeczkę inaczej system zbudowany, ale to tylko pokazuje, jak bardzo my tutaj w Polsce jesteśmy w tym wyścigu szczurów i to nawet nie tym takim powszechnie rozumianym, tylko takim wręcz ekstremalnym, gdzie faktycznie traktujemy się wzajemnie często jako wrogów, jako konkurencję, że ktoś komuś odbiera jakieś perspektywy życiowe. Także no, ja uważam, że to jest naprawdę bardzo patologiczne i tutaj zastanawiam się, kiedy tutaj w kraju troszeczkę się zmieni. Natomiast chciałbym, żebyśmy tutaj jeszcze wrócili do tego poczucia kierunku. I tutaj jak się u Ciebie, Ewa, odbiera to poczucie kierunku w Irlandii? Jak to jest? Czy ludzie mają takie poczucie, że dokąd zmierzają? Czy też jest podobnie, że komfort, po prostu komfort życia jest rzeczą wystarczającą i społeczeństwo nie potrzebuje takiego poczucia, że coś buduje, że coś, do czegoś zmierzamy? Jak to tam jest? U mnie sprawa wygląda bardzo podobnie z tego, co słyszę, jak w Wielkiej Brytanii. Ludzie po prostu cieszą się z tego, co mają na ten moment. Często w środowisku polskim komentuje się właśnie Irlandczyków na takiej zasadzie, że oni nie potrafią niczego zaplanować ponad na najbliższe 2 tygodnie. Nie wiedzą, co to znaczy odkładanie pieniędzy, jakaś planowanie przyszłości, jakieś dalsze plany życiowe, jakieś, nie wiem, myślenie o jakiejś karierze czy czymkolwiek. Po prostu cieszą się najbliższym weekendem i tym, że mogą wyjść do pubu. I to jest jakiś taki główny ich kierunek chyba życiowy. Ale z drugiej strony jest to w sumie fajne, bo oni w tym funkcjonują jakby razem. To daje im na pewno jakieś takie poczucie bliskości. Cała wyspa w sumie to jest tak jak jedna wielka rodzina, tak tutaj można to odebrać. I tak jak wspominała tutaj Monika, tutaj faktycznie ludzie po prostu na ulicy siebie pozdrawiają, nie widząc siebie w ogóle wcześniej, nawet nie znając siebie, zatrzymują się, rozmawiają, pytają się, czy tam u ciebie wszystko w porządku, jak tam rodzina, czy wszyscy zdrowi i tak dalej. Gdzie w Polsce byłoby to zupełnie nie do pomyślenia. W Polsce jest nastawienie właśnie takie, że człowiek człowiekowi wilkiem. I niestety Polacy przywożą ze sobą takie nastawienie tutaj i będąc tutaj ponad 6 lat stwierdzam, że więcej przykrości spotkało mnie ze strony Polaków niż ze strony innych ras, w ogóle cudzoziemców, no bo tu jest w ogóle ogromna ilość ludzi, poznałam różne narodowości i muszę powiedzieć, że tak jak Polacy siebie nie szanują nawzajem w kraju i za granicą chyba jeszcze gorzej, tak nie widziałam tego u żadnej innej narodowości poznanej tutaj. Po prostu generalnie ludzie trzymają ze sobą, czy są to Irlandczycy, czy są to, nie wiem, Czesi, czy są to Niemcy, czy Francuzi, czy ktokolwiek inny. Kiedy poznają jakiegoś swojego rodaka, to przynajmniej starają się jakoś nawiązać kontakt z tym człowiekiem i pomóc sobie nawzajem, jeżeli jest taka potrzeba. Natomiast obserwuję wśród Polaków tutaj, że właśnie ten dziki wyścig szczurów po prostu cały czas przenoszą na relacje tutaj między nimi
I po prostu każdy każdego tylko wygryza, wykopuje, traktuje z buta, żeby nie powiedzieć gorzej. I no niestety Polacy bardzo często wykorzystują właśnie swoich nawet znajomych czy nieznajomych z Polski. Zupełnie tego nie rozumiem właśnie, no ale tak to mniej więcej wygląda. I tak jak słyszałam wiele razy, że niby mentalność Polaków i Irlandczyków jest podobna, nie. Po ponad 6 latach życia tutaj po prostu to uważam, że to jest po prostu totalna bzdura. Ktokolwiek to wymyślił, to po prostu nie poznał mentalności Irlandczyków tak naprawdę. To są ludzie dużo bardziej zrelaksowani, im zależy na tym, żeby być szczęśliwym po prostu. Im nie potrzeba wiele do szczęścia, oni po prostu chcą mieć powód do tego, żeby być spokojnym, uśmiechniętym, zrelaksowanym, móc się pośmiać, spotkać się z przyjaciółmi, z rodziną, spędzić fajny czas, nie wiem, zjeść fajny posiłek i tak dalej, i tak dalej. I wspominałeś też, Kubo, o tym, jak to ciężko nam się żyje w Polsce, ale warunki życia, które panują w Polsce, to jest tak naprawdę jedna wielka wypadkowa ludzi, którzy tam mieszkają. I tak samo tutaj jest w stosunku do tego kraju, więc tak naprawdę my sami sobie tworzymy taką inną rzeczywistość w Polsce. I na szczęście cieszę się, że tutaj Irlandczycy są inni. I pomimo tego, że oczywiście wielkie korporacje próbują narzucić tutaj ludziom, Irlandczykom, jakiś tam system pracy, niewolnictwa i tak dalej, który świetnie się ma i funkcjonuje w Polsce, bo Polacy po prostu temu się poddają, bo Polacy w jakiś sposób za bardzo poważnie podchodzą do wielu kwestii, do kwestii pracy, do kwestii właśnie życia i tak dalej, co oczywiście jest zrozumiałe w pewnych naszych warunkach i tak dalej. Ale Irlandczycy na przykład nie dają sobie aż tak wejść na głowę i oni bardzo głośno i ambitnie walczą o swoje prawa do tego, żeby móc na przykład na weekend pójść się napić i zrelaksować. I może to nie jest najbardziej ambitny plan życiowy, ale w pewien sposób imponuje mi to, bo oni po prostu się nie boją. Oni się nie boją o walczyć o swoje, nie schowają się gdzieś w kąciku z obawy, że ktoś coś im odbierze, bo po prostu wiedzą, że mają prawa i czują to i nie boją się o nie walczyć. I to jest na pewno pełne podziwu i to mi się bardzo podoba. Tak, z własnego doświadczenia, co prawda zasłuchanego, bo na szczęście nie byłam bezpośrednio, nie brałam udziału w tych wszystkich wydarzeniach, ale opowiem taką historię. Taką historię, że pracuję w supermarkecie na dniówkach i zajmuję się stock control, czyli kontrolą zasobów, czyli dostawy, kontrola tego, co dostajemy, dlaczego tak mało i tak dalej. Natomiast jestem w tej chwili jedyną polską osobą, która pracuje na dziennej zmianie i 90% nocnej zmiany to są sami Polacy. To są... Mniej wiadomo ze względu na to, że już w tej chwili my mamy swoją rodzinę, a w momencie, kiedy już ma się dzieci i ma się rodzinę, to troszeczkę się tak dryfuje w zupełnie inną stronę. Natomiast przez kilka ładnych lat to byli ludzie, którymi chodziliśmy gdzieś po pracy, z którymi się spotykaliśmy. I każdy z was powiedziałby, że to jest absolutnie normalni, młodzi ludzie naszego pokolenia, 20-25-letni. Żadne z was... Nigdy z was nie powiedziało, że to są ludzie z marginesu, ewentualnie ludzie niewykształceni, bo większość z nich to byli młodzi ludzie po studiach, którzy jechali do Wielkiej Brytanii. W każdym razie ekstremalne sceny były takie, że kolega koledze potrafił na przykład przestawić rano budzik, żeby sprawdzić półtorej godziny, żeby w międzyczasie wyrobić jego normę i w ten sposób na przykład skupić się w menadżerskie jakieś tam względy. Z innych historii dochodziło do tego, że na przykład tak bardzo próbowali udowodnić sobie nawzajem w pracy, jakimi są świetnymi pracownikami, jak bardzo potrafią przeskoczyć absolutnie wszelkie mury, że przenosili te konflikty na prywatne pole i na przykład oblewali sobie samochody kwasem na złość, żeby pokazać, że skoro byłeś lepszy ode mnie w pracy, to ja ci pokażę, że nie jesteś wcale tak super, jakby ci się zdawało.
I tak jak powiedziałaś przed chwilą, Brytyjczycy również mają tą niesamowitą odwagę stawania twardo za swoimi prawami. To są sytuacje, w których na przykład menadżer mówi, że trzeba się pośpieszyć z przerwy, bo jest dużo do zrobienia. Brytyjczyk powie, że on ma swoją przerwę, jego przerwa trwa 30 minut i będzie tutaj dokładnie za 30 minut. W pewnym momencie zaczęli się przeskakiwać nawzajem, przychodzić za 25 minut przed czasem i 15 minut przed czasem i coraz bardziej skracali swoje własne przerwy. Zostawali coraz dłużej po zmianie za darmo, ponieważ firma nie chciała im za to zapłacić ze względu na to, że no, nie zrobiłeś swojej pracy na czas, więc zostaniesz dłużej. Natomiast tego nie zrobiłeś swojej pracy. Wynik tego, że każdego dnia, każdej nocy zarzucano Polakom coraz więcej obowiązków do wypełnienia. Natomiast oni tak bardzo się starali, tak bardzo chcieli, że może potrafią, że nie na darmo tu pracują, że zasługują na to, żeby tu pracować, żeby przypadkiem nikt ich nie zwolnił, że dochodziło do tego, że ich normy, normy Polaków przekraczały 200-300% normalne normy, które robili Brytyjczycy, ale dochodziło do swego rodzaju buntu, w którym Brytyjczycy po prostu odchodzili od półek, przestawali oni mają pracę, dopóki Polacy nie zwolnią i nie zaczną podchodzić do pracy rozsądnie, bo ich norma to jest 100% na całą noc i tyle mają zrobić i oni sobie nie życzą, żeby pracować więcej, ponieważ to powoduje, że oni nie będą brać udziału w takich wyścigach, nie będą brali udziału w takiej nerwówce i dochodziło właśnie do sytuacji, w której nadgorliwość zderzała się z szacunkiem do swojego własnego w sumie zdrowia, no bo praca na nocnych zmianach jest bardzo wykańczająca i jest bardzo wymagająca i niejednokrotnie wśród Polaków kończy się to zachowaniami agresywnymi i naprawdę widać, jak zmienia się osobowość człowieka, który pracuje na nocnych zmianach. I powolutku ci Polacy, którzy naprawdę dawali z siebie wszystko, co graniczyło błędem, powoli zaczęli zwalniać i gdzieś tam spotkali się z brytyjskimi pracownikami gdzieś po środku, gdzieś tam na poziomie jakiegoś tam kompromisu, ale do tego też trzeba było znowu czasu, ponieważ Polak za każdym razem, kiedy wydawało mu się, że nie pracuje wystarczająco szybko, automatycznie wydawało mu się, że jest to powód, dla którego ktoś może go po prostu zwolnić z pracy. No tutaj sobie tak myślę, że ta nadgorliwość Polaków jest wręcz czymś, czym się dany kraj może zarazić. To znaczy, jeżeli my przenosimy to takie, że my będziemy pracować jeszcze więcej, żeby nas nie zwolniono, no to w tym momencie w danym kraju, czy to jest Anglia, czy to jest Irlandia, czy to jest cokolwiek, jeżeli pracodawcy będą mieli dużo takich pracowników, to mogą zacząć znowu przesuwać te standardy w kierunku tego, co jest u nas w kraju, czyli w kierunku wykorzystywania pracowników, więc to ma podwójne negatywne znaczenie. Z jednej strony ja się cały czas słyszę u ciebie, Ewa. Z jednej strony jest tak, że samo w sobie to oczywiście dla Polaka i dla jego ewentualnie kolegi z danego państwa jest to sytuacja niekomfortowa, ale szerzej patrząc właśnie na to, co społeczeństwo może przyjąć potem, może przyjąć po prostu za normę zawyżanie standardów pracy, znaczy zawyżanie czasu pracy, zawyżanie wymagań, no bo przecież przyjdzie Polak i zrobi za tyle, i zrobi tyle, no i to możemy przesuwać w nieskończoność te właśnie oczekiwania i zacząć wykorzystywać ludzi, więc tutaj to w szerszym kontekście tak sobie myślę, że ta nadgorliwość w ogóle w nas i chęć jakby pokazania, że my jesteśmy osobami właściwymi do tej roboty, jaka ona by nie była, no może po prostu się przerodzić w bardzo prosty mechanizm tego, że nie będziemy szanowani i będziemy doceniani za to, co robimy, ponieważ skoro my sami myślimy o sobie, że robimy za mało,
że zarobimy za mało za te pieniądze i że może faktycznie powinniśmy zrobić więcej, no to w takim razie nasz pracodawca też może sobie tak pomyśleć, no tutaj mógł zrobić więcej, a nie zrobił, no to ja mam w takim razie obetnę kasę i powiem, że na przyszłość ma robić więcej, więc musimy faktycznie wytyczyć tą linię na piasku i to jest jedno, a drugie, o czym tak myślę, że to wszystko wynika z przyjętych standardów, a że to nie jest do końca tak, że w jakimś państwie ludzie są bardziej odważni. Przynajmniej ja tak to postrzegam, ja to tak rozumiem, że to nie do końca chodzi o to, że ludzie są bardziej odważni, tylko że są przyzwyczajeni do pewnego standardu funkcjonowania. I zawsze, jeżeli będziemy nagle odbiegać od tego standardu funkcjonowania, to społeczeństwo się burzy, mówi nie. Gdybyśmy stopniowo ten standard zmieniali, zaniżali, no to na dłuższą metę może się stać coś takiego, że zejdziemy do takich standardów, jakie mamy dzisiaj w Polsce, które, jak wiemy, są bardzo niezdrowe i to jest kwestia długofalowości i jakby powolnych tych zmian, albo po prostu jeżeli mamy tutaj tak od wieków, no to mamy tak od wieków. Natomiast jeżeli gdzieś indziej jest standard przyjęty wyższy, pewna kultura pracy, no to nie można tego zmienić, choćby ktoś chciał z dnia na dzień na coś innego. I tutaj ludzie po prostu będą przypominać, że myśmy przez tyle i tyle lat zawsze mieliśmy tak i tak. Dlaczego nagle mamy pracować więcej za mniej? Po prostu to jest nie do przyjęcia. Ja zresztą widziałem też taki zestaw, pewnie widzieliście również, zestaw średnie płace na świecie, czy tam tylko w Unii Europejskiej, ale chyba na świecie w ogóle, w różnych większych państwach. I my oczywiście byliśmy gdzieś tam na samym końcu i to przepaść płacowa była tak gigantyczna, że to w ogóle no, w głowie się nie mieści. I to oczywiście w przeliczeniu na jakby praktyczne zasoby, czyli to, co jak faktycznie człowiek funkcjonuje, a nie była to tylko taka gra liczbowa. No i w każdym razie na dole pod tym był komentarz prosty, że gdyby w którymkolwiek z tych powyższych państw rząd ogłosił, od teraz zarabiacie tyle, co tutaj Polacy w Polsce, to po prostu na ulicach byłaby regularna wojna. Po prostu byłaby regularna wojna i to nie jest żadna przesada, bo ludzie by się nie zgodzili na taki przeskok, na takie życie, na takie funkcjonowanie. Natomiast ponieważ my jesteśmy od dawien dawna tutaj przystosowani do warunków polowych i warunków po prostu frontalnych, no to godzimy się na to, bo wierzymy, że nie może być właściwie inaczej. No właśnie to jest taki nasz mentalny chyba wzorzec i nawyk. My przyzwyczailiśmy się do tej wersji rzeczywistości, można by powiedzieć, tak mocno, że w najlepszym wypadku, jeżeli my sobie wyobrazimy, że możemy troszeczkę więcej zarabiać albo troszeczkę mniej nadgodzin robić, no to już czujemy, że to jest po prostu szczyt marzeń i szczyt możliwości, ale niekoniecznie jest taki standard życia i tutaj to właśnie jest kwestia, myślę, no, wielopokoleniowa. Tutaj to nie jest taka zmiana, która może się odbyć bardzo szybko. Jeżeli my tutaj mamy wprowadzić inny standard życia kiedykolwiek w Polsce, czy to się stanie, na razie tego w ogóle nie widzę. Nie zapowiada się, żeby Polska od strony gospodarczej, od strony zarządzania, żeby miało tu się cokolwiek poprawić. Jesteśmy niestety pod strefami wpływów różnych dużych sił. Sympatyzujemy z Zachodem, a mamy tutaj obok siebie Rosję i tak naprawdę działamy często na swoją szkodę. Mamy tutaj cały szereg różnych korporacji i grup interesów, które korzystają z tego, że przecież Polska jest położona mocno centralnie w Europie, więc jest tutaj na przecięciu różnych szlaków handlowych, na różnych przecięciu różnych szlaków, różnych interesów, różnych biznesów. No i tak naprawdę my nie potrafimy chyba w tym się wszystkim odnaleźć, nie potrafimy zarządzać własnym terenem, no i jest to wykorzystywane. Ale ta zmiana, jakakolwiek by nie była, to chyba musi po prostu wynikać z bardzo długotrwałego, przyjętego standardu życia, standardu postępowania z bliźnimi i tylko tak może zajść jakakolwiek zmiana społeczna. Nie wiem, jak wy to widzicie. Znaczy, w Wielkiej Brytanii
pracowników bardzo chronią związki zawodowe. I to jest w Wielkiej Brytanii taka wielka, wielka zdo kulturowa po Margaret Thatcher. I to, co w Polsce nam się kojarzy, kiedy myślimy o związkach zawodowych, oho, będą problemy, wstąpię do związków zawodowych i na pewno mnie zwolnią przy najbliższej okazji, to w Wielkiej Brytanii jest dokładnie odwrotnie. Związki zawodowe są, funkcjonują, naprawdę ochraniają pracowników. I sytuacje, w których pracownik jest na przykład wykorzystywany ponad swoją miarę, to jest jeden... Sprawa jest załatwiona i co więcej, taka osoba w tym momencie jest w pewnym sensie brana pod opiekę, pod ochronę i przez pewien czas pracodawca nie ma prawa zwolnić osoby z żadnego... Jest osoba chroniona przez związki zawodowe, a ochronę dostaje, uzyskuje dzięki temu, że no miała odwagę, żeby walczyć o swoje prawa, zgłosić się do związku i naprostować coś, co było krzywe. Ja pamiętam, jak za pierwszym razem, jak właściwie to jest jedyna moja praca, jaką miałam w Wielkiej Brytanii od 7 lat, w pierwszym dniu pracy, w czasie tego dnia wprowadzającego, zostały nam wręczone aplikacje do zgłoszenia się do związków i to praca bardzo o to dba. Wszyscy podpisaliśmy nasze deklaracje. Każdego miesiąca 8 osób, które pokrywają koszty funkcjonowania związków zawodowych i do nich można zgłosić się absolutnie ze wszystkim. To może być temperatura w pracy, złe oświetlenie, złe traktowanie, ewentualnie na przykład wszelkiego rodzaju problemy prawne, również odszkodowania w wyniku zdarzających się na przykład wypadków, złamania ręki czy jakiejkolwiek kontuzji, którą się nabyło w wyniku pracy w danym zakładzie. Co w Polsce, wydaje mi się, nadal jest no, praktycznie no, no, kwestią nieistniejącą, ponieważ związki zawodowe nam się kojarzą tylko i wyłącznie z buntownikami, z podburzycielami, z jakimiś tam ludźmi, którzy próbują wyciągnąć coś dla siebie, ewentualnie z ludźmi, którzy są związani silnie politycznie z tą partią lub inną i próbują załatwiać polityczne rozrachunki w walkach związków zawodowych z klasą rządzącą. Więc jak Polak słyszy generalnie o związkach zawodowych, to raczej no, nie robi mu się przyjemnie. Natomiast w Wielkiej Brytanii tą odwagę, o której mówiliśmy, wspomaga niesamowicie wsparcie ze strony rząd. I tak samo ten swobodny i wyluzowany styl o którym mówiliśmy na początku, wynika głównie z tego, że rząd brytyjski jest bardzo opiekuńczy. Pomimo to, że wydaje nam się, że życie w kraju kapitalistycznym jest naszpikowane niesamowitymi pułapami, które czyhają w każdej chwili, żeby pozbawić nas wszystkich dóbr materialnych i na przykład zostawić... Wydaje mi się, że w Brytanii trzeba się naprawdę postarać, żeby zostać człowiekiem bezdomnym, ewentualnie człowiekiem, który nie ma środków do życia, jest nawet głodny. Więc ten wyluzowany styl życia jest chroniony przez i przez rząd. Wyluzowany styl pracy, w zakładzie pracy też jest w jakiś sposób chroniony i zapewniony, jakby można powiedzieć, prawie konstytucyjnie. Więc człowiek nie czuje, że jest wyluzowana, ale z każdego kąta zieje na niego różnego rodzaju zagrożenia. Człowiek po prostu czuje, że cokolwiek się nie stanie, w jakiś sposób na pewno znajdzie pomoc i znajdzie ratunek. Wystarczy tutaj, że zostanie się na przykład na skończy się kontrakt, ewentualnie będą cięcia budżetowe i nie będzie wystarczającej ilości stanowisk. Idzie się do job center. Tygodni dostaje się zasiłki, które są potrzebne na to, żeby się utrzymać. Nie jest tak jak w Polsce, że się stoi godzinami, dniami, tygodniami, miesiącami w kolejkach, podpisuje się listy poszukiwania, której nie ma. Nawet Job Center Plus, jeżeli człowiek poszukuje pracy i szuka czegokolwiek, żeby się zahaczyć chociażby na tydzień czy na 2 tygodnie, to taką pracę znajdzie.
nawet jeśli się zdarzy, że takiej pracy nie może podjąć ze względów na przykład zdrowotnych, to też nikt praktycznie nie pozwoli mu, żeby na przykład mieszkał w kordonie na ulicy. Więc w Wielkiej Brytanii, czym wydaje mi się chyba, że w wszystkich krajach z krajów zachodnich Europy, na bezdomność lub brak pracy lub jakieś tam drastyczne i skrajne warunki życia podyktowane troszeczkę kwestią wyboru stylu życia, bo oczywiście każdy może powiedzieć, że nie potrzebuję tego wszystkiego, wystarczy mi, że będę mieszkał w kartonie. I oczywiście rząd na to nie może poradzić. Natomiast jeżeli taka osoba wyciągnie rękę, to tą pomoc dostanie i to będzie pomoc, która będzie miała zupełnie inne wymiary niż w Polsce. W Polsce dostaje się gorącą zupę, ewentualnie miejsce w śpiworze gdzieś w jakiejś noclegowni, a tutaj ta krawa no, wprost na pomoc na wielu płaszczyznach, ponieważ to jest pomoc psychologiczna, finansowa, zakwaterowanie, osoby, które będą wspomagały, osoby, która chce wyjść na przykład ze stanu permanentnej. To bezpieczeństwo i to poczucie bezpieczeństwa wynika nie tylko i wyłącznie z tego, że ludzie są odważni, ale też dlatego, że są wspierani, które są powołane do tego, żeby takich ludzi, takim pomagać. Rozumiem, że skończyłaś, bo tak często cię przerywa, że aż nie wiem. No, dokładnie, dlatego ja też się nie odzywam. Tak, już skończyłam, tak. Okej. No, jest to ciekawe. To Kuba, wybacz, ale chciałbym tutaj połowić pewną kwestię, póki o niej nie zapomnę. Śmiało. Jakiś czas temu to czytałem, czy były obrazki nawet ilustrowane właśnie na zasadzie eksperymentu małp. A to mi przypomniało właśnie to, co dzieje się w Polsce, że pewna generacja małp, pierwsza, była postawiona przed drabinką, na której był banan. I za każdym razem, kiedy wchodziły na tą drabinkę po tego banana, zostały w jakiś sposób karane, no w jakiś sposób po prostu motywowane, żeby tego banana nie brać. I po drugiej, po trzeciej generacji już same małpy już pilnowały tego. Jak jakaś nowa małpa chciała, która jest tam pierwszy raz, chciała wziąć tego banana, to inne małpy już się na nią rzucały. Więc ja chciałem zauważyć, że to samo dzieje się w Polsce w pewnym sensie, że powiedzmy, że są młodzi ludzie, którzy wkraczają właśnie w okres, gdzie trzeba iść do pracy i tak dalej. I już na samym początku są przez resztę społeczeństwa kierowani w ten sposób, że trzeba to zrobić tak, trzeba to zrobić tak. Nie spodziewaj się, że będzie dobrze, będzie źle, będziesz musiał się nabiegać, będziesz musiał się nagalić, będziesz musiał się naprosić i tak dalej, i tak dalej. Zauważyłem, że to jest dosyć powszechne i to nie tylko w kwestii pracy. I tutaj jakby to zastosować w drugą stronę, bo już sam tak próbowałem, to wydaje mi się, że już w jakiś sposób można byłoby inaczej już inną drogę obrać dla tego kraju. Tak samo jak ktoś na czacie napisał, spojrzę, że to Nuli napisała, nie wiem. Mam nadzieję, kiedyś ci pokolenie, które wyemigrowało, wróci do Polski i złagodzi to, co w Polakach najgorsze. W tym sensie, jak Polacy z zagranicy do Polski i Polacy zobaczą, że dla nich było tam lepiej, są w ogóle innymi ludźmi i to nie dlatego, że mają po prostu więcej pieniędzy, tylko bo tam po prostu jest inny kraj, wszystko zupełnie inaczej się na to wszystko patrzy, to mi się wydaje, że to może w jakiś sposób też oczywiście pomóc, co nie? Tylko tutaj jest już właśnie kwestia, jak to może nie tyle co przyspieszyć, ale jak to bardziej wzmocnić, bo jeżeli to wszystko pójdzie dalej tym samym torem, to może być nawet tak, że Polska zniknie z map, moim zdaniem. No tutaj się z panem Przemek całkowicie zgodzę. To jest ta różnica mentalności, która jest w naszym kraju, a w krajach zachodnich. I to jest ogromna przepaść, to jest niesamowita przepaść i ja osobiście nawet nie zdawałabym sobie z tego właśnie sprawy, gdyby nie to, że po prostu wyjechałam i zobaczyłam to na własne oczy, doświadczyłam tego i doświadczam tego cały czas. I to jest...
To jest takie jakby uwolnienie w sumie. W Polsce mam wrażenie, że panuje taki marazm, depresja totalna. Każdy tylko widzi wszystko w najgorszych, czarnych barwach. Oczywiście, tak jak wspominałeś, nie spodziewaj się, będzie ci ciężko, na pewno ci się nie uda, ani jesteś wart tego, ani by skąd się biorą te Polaków ciągłe starania bycia lepszym i lepszym. Właśnie stąd, że mamy ciągle zakodowane, że albo nam się nie uda i próbujemy udowodnić, że nam się jednak może udać, albo to, że nam się wmawia, że nie jesteśmy tego warci, albo nie potrafimy i próbujemy znowuż udowadniać coś, że owszem, jesteśmy warci, bo potrafimy, bo coś tam. I potem strzelamy sobie sami w stopy, wyjeżdżając na przykład za granicę i podwyższając normy tutejsze o 200-300%, bo wydaje nam się, że robimy coś pożytecznego, a tak nie jest, bo tak naprawdę szkodzimy i sobie tutaj, i szkodzimy ludziom dookoła, bo to nie jest sztuka podwyższyć normy i w sumie w ten sposób zmusić całe społeczeństwo dookoła do niewolniczej pracy. A przecież życie chyba nie na tym polega, żeby po prostu robić jak małpa gdzieś tam w jakimś zakładzie od rana do nocy, żeby poczuć się przez sekundę wartym, zmęczonym w ogóle maksymalnie i tylko pomyśleć sobie przez chwilę, no jednak zasłużyłem na te pieniądze. Zasłużyłeś, bo jesteś, bo poszłeś do tej pracy, bo zrobiłeś, co potrafiłeś. I to jest irlandzkie podejście do pracy. Rób tyle, ile potrafisz. I standardowe powiedzenie zawsze, nie pracuj za ciężko. Tak sobie pomyślałem, jak to niewiele czasami potrzeba, żeby sytuację mocno pogorszyć. Jeżeli mamy, powiedzmy, 10 zakładów, które produkują dany wyrób i mają ustaloną cenę, wystarczy, że jeden z nich zdecyduje się zaniżyć mocno ceny i w tym momencie wszyscy muszą nagle zatrudniać pracowników za grosze i ich poganiać batem, żeby dorównać do tej ceny, bo przecież konsumenci wybiorą to, co jest najtańsze, więc my musimy się pilnować, żeby jednak pewnych granic nie przekraczać, no bo inaczej będziemy się sprzedawać coraz taniej, a to, tak jak mówię, napędza całą sytuację dookoła, bo jeżeli część wytwórców czegoś czy usługodawców oferuje bardzo tanie usługi, bardzo tanie wyroby, no to reszta musi się do tego dorównać, tylko oczywiście nic w przyrodzie nie ginie ani nie bierze się z powietrza. Jeżeli chcemy coś sprzedawać bardzo tanio, to musimy tego wytwarzać dużo, musimy płacić mało pracownikom, żeby koszty były jak najmniejsze tego wszystkiego i to jest samonapędzający się schemat, więc tutaj jest to w rękach wszystkich, w rękach zarówno pracodawców, jak i zwykłych pracowników, każdego jednego człowieka, żeby pewne standardy trzymać i żeby pewnych granic nie przekraczać jednak. Ja pamiętam, czytałam swego czasu książkę pod tytułem Not on the Label. Pokazywała, jak tak naprawdę funkcjonował w latach 90. i 80. biznes supermarketowy, jeśli chodzi generalnie o produkowanie, pakowanie i dowożenie produktów żywnościowych do supermarketów. I to był czas, kiedy Polaków jeszcze w tym czasie w Europie, w Wielkiej Brytanii nie było, albo jeśli byli, to byli na czarno. I tak samo razem z nimi byli Ukraińcy, byli Rumuni, było wielu, jeszcze w latach 80. wielu Jugosłowian. I te historie były... Nam się dzisiaj wydaje, że to jest w ogóle niemożliwe, natomiast w tym czasie supermarkety korzystały bardzo nieoficjalnie z takiej instytucji, którą się nazywało gangman. To był szef gangu, czyli jedna osoba, zazwyczaj w swoim otoczeniu, w swojej gromadzie najbardziej cwana, którego zadaniem było wyrobować pracowników na czas, którzy pracowali na blach, zbierali, zwozili, pakowali i rozwozili produkty żywnościowe do supermarketów. I to prawie zawsze byli ludzie, którzy mieszkali 10 na 10 metrów, ewentualnie w jakimś baraku. Potrafiło tam na przykład 20 Rumunów, ewentualnie Jugosłowian, ewentualnie Węgrów, którzy pracowali po 20
dawali pieniądze oczywiście od firmy, która odbierała dany towar, natomiast 99% tych pieniędzy było zabierane im na poczet utrzymania. Koczowania na wodę w śpiworach przez wiele miesięcy. I to jest tak, że to miało miejsce w Wielkiej Brytanii 10, 15 i 20 lat temu. Dzisiaj już to po prostu nie ma takiej możliwości, żeby to funkcjonowało na nowo. Natomiast w tej chwili pracownicy z Europy Wschodniej na przykład zaczynają być no, na tyle już wyszkoleni, że wiedzą, że mają prawo do swojej 1,5-godzinnej przerwy i jeżeli ktoś na przykład będzie próbował im tą przerwę skrócić o 10 minut, to no to będą bardzo niezadowoleni. Więc to jest też kwestia upływu czasu i zmiennych warunków, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, co nas burzy, co nam gotuje krew w żyłach i co powoduje, że się czujemy pokrzywdzeni. Bo 15 lat temu za coś takiego człowiek musiał się czuć pokrzywdzony, a dzisiaj człowiek się czuje pokrzywdzony, że na przykład ma, no nie wiem, brakuje mu ręka, kiedy pracuje w chłodni. I tak samo jest coś, co ja obserwuję z takim gorzkim rozbawieniem, kiedy na przykład słucham tych wszystkich audycji, ewentualnie czytam setki tysięcy demotywatorów, na przykład na Facebooku, które twierdzą, z punktu widzenia kultury zachodniej, jak to dzieci w szkołach są stresowane, tresowane, wbijane w różnego rodzaju przeświadczenia i różnego rodzaju prawdy, które są tak naprawdę prawdami wygodnymi dla rządu, bo w przyszłości takie dziecko stanie się obywatelem kraju i będzie musiał być dobrze wyszkolony, żeby być dobrym i wartościowym obywatelem. I zawsze takim śmiechem na to patrzę i ze śmiechem to wszystko biorę do siebie, ponieważ gdyby ci ludzie, którzy tak bardzo narzekają na przykład system edukacji na Zachodzie, gdyby byli dziećmi, które się wychowały w szkołach podstawowych w latach 80., ja jestem rocznik 78, więc jeszcze chodziłam do szkoły w czasie komuny, gdyby wychowywały się w którym szkoła praktycznie od pierwszej klasy szkoły podstawowej, tak jak w Polsce, zaganiała dzieci do ławki, nie pozwalała wstawać do toalety, podnosić rękę, żeby zabrać głos, robić tylko i wyłącznie to, tak jak nauczyciel chciałby, żeby było narysowane, to dopiero wtedy zrozumieliby, co to znaczy no prawdziwe uciążliwości systemu, który wtrąca człowieka w różnego rodzaju takie bariery i w takie zamyka w różnego rodzaju pudełka i zobaczyliby, jaki niesamowity komfort funkcjonowania i rozwijania się w tym środowisku Europy Zachodniej mają dzieci. Ponieważ mam dwójkę dzieci i jedno z nich jest w tej chwili już w wieku szkolnym. W Polsce oczywiście to się wydaje absurdalne. Dzieci idą do szkoły, kiedy mają lat 7, ewentualnie 6, kiedy idą do szkoły, kiedy mają lat 4. Ale to nie jest szkoła. W naszych kategoriach, cokolwiek by nie powiedzieli obywatele Europy Zachodniej, jakkolwiek by nie próbowali narzekać na edukację, to nie jest edukacja taka, na jaką naprawdę można narzekać, ponieważ te dzieci są swobodne, są wolne, są bardzo kreatywne, w ogóle nie są stresowane. Z czasem to może być problem, ponieważ jednak człowiek potrzebuje troszeczkę, żeby dobrze funkcjonować, ale te dzieci są radosne od samego początku. One są wychowywane w takim kokonie takiej radosnej twórczości i ja widzę, że na przykład moje dziecko, ona ma 4 lata, każdego dnia od 3 miesięcy wstaje z radością do szkoły i wprost goni nas, żeby jak najszybciej ją tam zawieźć, bo tam jest fantastycznie, wszyscy ją lubią, pani ją przytula, może robić co chce, uczy się nowych rzeczy, ma niesamowitą ilość różnego rodzaju aktywności umysłowych, fizycznych, czego się w Polsce zupełnie zaniedbuje. Na przykład w Polsce dzieci w szkole podstawowej nie jeżdżą na przerwie, na przykład na rowerkach. Dla nas to jest coś nie do wyobrażenia, więc
Tak samo jest właśnie w kwestii czy edukacji, czy w kwestii pracy, czy w kwestii jakiegokolwiek funkcjonowania na jakimkolwiek poziomie w brytyjskim społeczeństwie. Oni narzekają na... Wiele rzeczy ich wersuje, wiele rzeczy im się nie podoba, dopiero kiedy zaczynają słuchać, my mamy do to, co my mamy powiedzenia i opisywać, jak to może wyglądać w innych krajach, to dopiero zwracają uwagę na siebie i mówią, mój Boże, może rzeczywiście wcale nie jest aż... że wcale nie jest tak źle, jak im się wydawało. Że oni też bardzo dużo korzystają z tego połączenia międzykulturowego między nami a Brytyjczykami, ponieważ zaczynają nabierać powolutku dystans, zaczynają słyszeć od znajomych, od przyjaciół, czasami od żon już w tej chwili polskich i mężów, że życie może wyglądać inaczej i że powinni zacząć doceniać to, co mają na co dzień, ponieważ kolorowe kwiatki niestety nie rosną na wszystkich trawnikach, więc my bierzemy wiele dla swojej kultury od nich, oni natomiast też bardzo wiele uczą się od nas. No, z tą edukacją to faktycznie no, ważna sprawa. Świetnie słyszeć, że tam, gdzie rezydujesz, że jest taka dobra atmosfera. Ja sam się nieraz zastanawiam, jak wygląda w tej chwili w Polsce ta edukacja podstawowa, no bo ja już mam ją trochę za sobą, już od dawna załapałem się również na komunę, na postkomunę. I wiem, jak było. Powtarzano mi, że jestem głupi, ponieważ cierpiałem na dysortografię, dysgrafię. Miałem na początku problemy z czytaniem i popełniałem dużo błędów. Zresztą do tej pory je robię, ale system jakby sugerował mi, że moje miejsce jest przy łopacie. Na szczęście nie wziąłem tego za bardzo do siebie i dziękuję sobie i gdzieś tam jakiejś opatrzności, że miałem na tyle rozumu. Natomiast no, problemy z systemem edukacyjnym to jest w ogóle już mocno osobna kwestia. Myślę, że my tutaj w Polsce mamy generalnie taki miks wszystkiego. To właśnie cała ta nasza sytuacja dzisiaj wynika z wielopłaszczyznowości tego, co się dzieje. Na to się składa edukacja, na to się składa, no powiedziałbym, cierpiętnicze podejście tutaj w tym kraju i to wynika ze względów częściowo religijnych, częściowo historycznych, no bo przecież myśmy pod zaborami cierpieli, więc z tego powodu były powstania, które z kolei świadczą o heroizmie Polaków, więc my automatycznie mamy taki syndrom cierpiętnika i jednocześnie, że z taką gdzieś tam adnotacją do tego cierpienia, że my jesteśmy twardzi i my w razie czego to my się po prostu nie damy do końca zgnoić tutaj. No to sami widzicie, że to jest... A z jednej strony to jest tragiczne, z drugiej strony to jest aż śmieszne, bo my jesteśmy w takiej mocno komiksowej sytuacji, takiej przerysowanej. To wszystko tutaj jest... Myśmy to tak długo w tym pływali, się obracali, że zaczęliśmy traktować to bardzo poważnie, jako po prostu rzeczywistość taką twardą, ale z drugiej strony, patrząc z perspektywy, to jest wszystko absolutnie przerysowana sytuacja, która jest... No, myślę, że ona jest dobrym bodźcem, dobrym sposobem do tego, żeby się obudzić w tym wszystkim. I tutaj nasuwa mi się taka myśl, z którą się w dużej mierze zgadzam z różnymi takimi osobami, które badają temat przemian społecznych, tego, dokąd zmierzamy, jak jest naprawdę, włącznie z całymi sprawami tutaj już tego osławionego NWO i wszystkich różnych spisków, ale jedno co, jakby nie patrzeć, jedno co z trudnych sytuacji, w których jesteśmy teraz jako społeczeństwo i to na całym globalnie ujmując, możemy potraktować to jako pewną okazję, bo to jest sposobność do zobaczenia wielu rzeczy, które wcześniej żeśmy nie dostrzegali, nie mogliśmy ich zauważyć, nie widzieliśmy do końca, że brniemy w jakieś niekorzystne i niezdrowe wzorce. Teraz, ponieważ się to wszystko tak przekolorowało, zaostrzyło, to my widzimy już ewidentnie, co jest z tym wszystkim nie tak. Jedyne, co nam pozostaje,
tyle i aż tyle, żeby na to zareagować, coś zrobić. Oczywiście jeszcze troszeczkę jesteśmy jako społeczeństwo sparaliżowani, bo nikt nie chce wyskakiwać przed szereg, bo zostaliśmy nauczeni historią, że ten, kto wychodzi przed szereg, to zostanie pierwszy odstrzelony, więc ludzie stoją w miejscu, ale w pewnym momencie myślę, że będą mieli dość i wtedy zacznie się wszystko zmieniać bardzo, bardzo szybko, bo to jednak społeczeństwo tworzy obraz rzeczywistości, tworzy standard życia, bo to często obwiniamy polityków i tutaj oczywiście politycy nie są święci, politycy zachowują się często haniebnie po prostu, ponieważ powierzono im w zaufaniu, zlecono im w zaufaniu pewne działania, zaopiekowanie się dobrem społecznym. Przecież to jest umowa zaufania. Między nami a politykami istnieje umowa zaufania i jest to umowa na zasadzie społeczeństwo. Człowiek zleca za swoje pieniądze, fizycznie za swoje pieniądze, zarządzanie wspólnym dobrem, konkretnym osobom. To jest my zatrudniamy te osoby, prawda? I w zaufaniu, w ramach tej umowy oczekujemy, że to zarządzanie będzie dobre. No a jakie jest to, to wszyscy zauważamy, że nie jest to to, czego byśmy oczekiwali. Natomiast nie możemy obwiniać tylko strony tutaj zarządzającej, ale przede wszystkim powinniśmy się puknąć w czoło czasami, bo ile razy możemy się nabijać na te same rzeczy. Jeżeli setki razy po prostu pewne numery przechodziły, to my musimy zacząć inaczej działać, jeżeli chcemy uzyskać inny efekt, inny rezultat, no to musimy zmienić podejście, bo jak ktoś powiedział, szaleństwem jest robić to samo i oczekiwać innego rezultatu, więc my jeżeli będziemy dalej robili to, co robimy, dalej będziemy po prostu uczestniczyć w całej tej szopce, będziemy po prostu głosować i nie weryfikować tego, co potem jest robione. Nie będziemy, będziemy dalej popierać te same osoby, które nas zawiodły, te same formy organizacji i tak dalej, no to jesteśmy sobie zupełnie sami winni. A z drugiej strony my przecież tworzymy społeczeństwo. My ustalamy te standardy zachowania właśnie. I my dajemy przyzwolenie na pewne rzeczy. Jeżeli jest nie za ciekawie, to tylko dlatego, że społeczeństwo to zaakceptowało. No przecież gdyby społeczeństwo powiedziało ewidentnie nie, to nie ma takiej siły, żeby jakaś garstka rządzących cokolwiek była w stanie wdrożyć, zrobić. Tylko że problemem jest ta bierność. Problemem jest to, że ustawa jakaś zostaje przepchnięta i ludzie z tym nic nie zrobią. Ostatnio mieliśmy i mamy kolejny kwiatek po prostu do trumny chyba wrzucony, taki sztuczny. Nic, tylko się po prostu zaszczelić. GMO normalnie wchodzi na polskie stoły. Ustawa podobno przeszła, mimo że ewidentnie większość społeczeństwa, czytałem, że szacunkowo 75% ewidentnie zdecydowanie opowiedziało się przeciwko i ludzie są mocno świadomi tego, jakie są tutaj szkodliwe i niebezpieczne rezultaty stosowania pewnych rzeczy, a pomimo tego, że wola społeczna jest taka, a nie inna, to rząd robi zupełnie coś innego. No i pytanie, komu ci ludzie służą? Czy społeczeństwu, które ich zatrudniło i które ich wybrało, czy komuś innemu? No i teraz pytanie, co my z tym zrobimy? Czy my cokolwiek z tym zrobimy? Czy my będziemy dalej przyzwolenie? No bo jeżeli my nie reagujemy, no to my po prostu akceptujemy ten stan rzeczy. Tak jest rozumiane to odgórnie. I jeżeli nic nie zrobimy, to takie rzeczy będą tylko posuwać się do przodu. Ale plusem jest to, że co nas nie zabije, to nas wzmocni i być może jeszcze potrzebujemy większego ekstremum, żeby się ocknąć jako społeczeństwo w Polsce, ale i jako społeczeństwo również na świecie, bo ja słuchając tutaj was, bardzo się cieszę, że ja to widzę, ja to czuję. Nawet podróżując, miałem dużo po świecie, nie jeździłem, ale powiedzmy byłem w paru miejscach i przejeżdżałem przez kilka krajów po drodze też. I wjeżdżając do danego państwa, dosłownie czuło się energię inną, zupełnie inną energię. Przejeżdżał człowiek przez granicę, niby krajobraz podobny, niby tam tylko troszeczkę ewentualnie inna architektura, jeżeli w ogóle, a zupełnie inaczej się człowiek czuł. I to jest
I są tutaj różnice i są często różnice na duży plus w stosunku do tej depresyjnej i zrezygnowanej Polski. Natomiast słyszymy również przecież z różnych stron świata, że dla uważnych obserwatorów, którzy myślą perspektywicznie i patrzą perspektywicznie, no wiele wzorców negatywnych się powtarza, wiele zaufania, które zostało, którym obdarzono osoby rządzące w różnych krajach, jest po prostu, te kredyty zaufania zostają zmarnowane, zostają sprzeniewierzone. I wiele jest działań korporacyjnych, przecież to jest korporacjonizm, to jest teraz jedna z większych zmór współczesnego społeczeństwa i do spółki z bankowością, i to wszystko jednak działa. I tak naprawdę jest wiele kwestii do rozwiązania, które pomimo lepszych standardów życia, ja myślę sobie tak, w różnych krajach, prędzej czy później wszystkim się przyjdzie porówno z nimi zmierzyć. Może my jesteśmy w o tyle lepszej sytuacji, że my jesteśmy mocno wyczuleni po prostu na różne rzeczy. My nie żyjemy w śrance, więc jesteśmy bardzo uważni. Dlatego tutaj, jak była sprawa z ACTA, to przecież z Polski wyszło w to, że to Polacy pierwsi zauważyli, zaczęli o tym mówić, protestować. Potem ze zdziwieniem, pozytywnym zdziwieniem słuchałem, że różne kraje, mieszkańcy bardzo odległych miejsc i w Europie, i w Stanach, i w różnych miejscach na świecie, którzy również temat podjęli, potem dziękowali tutaj Polakom za to, że jako pierwsi zwrócili na to uwagę. A właśnie dlatego, myślę, tak się stało, że my jesteśmy wyczuleni, my jesteśmy bardzo czujni, my nie żyjemy w śrance, a życie w śrance ma też swoje minusy. Ja ostatnio usłyszałem taki tekst, parafrazując go, ktoś powiedział: zwycięstwo cię pokonało. I to jest takie bardzo znamienne. Często jeżeli ktoś zwycięży, siada na laurach po prostu i po pewnym czasie, żyjąc w totalnym komforcie, tak naprawdę słabnie, staje się taki właśnie przyzwyczaj, obrasta w tłuszczyk, odzwyczaja się od tej zaradności i to na dłuższą metę czasami różne społeczeństwa w naszej historii też niszczyło i można by powiedzieć, że Rzym po części podzielił ten los z tego powodu. Tak samo interesując się kulturą celtycką, Celtowie byli kulturą heroiczną, ale jednocześnie kulturą, która uwielbiała biesiadować, imprezować. I oni na każdą okazję mieli imprezę i lubili po prostu się mocno relaksować. No i jedna z teorii jest taka, że pomimo, że kultura celtycka, jak wiemy, fantastyczną sztukę wykształciła sobie bardzo wcześnie, zdobnictwo do dzisiaj jest stosowane celtyckie i różne inne miała ciekawe osiągnięcia, ale po pewnym czasie stała się rozlazła i niektórzy mówią wręcz, że alkoholizm po prostu zniszczył społeczeństwo celtyckie, ponieważ z czasem zaczęli się degenerować, stawiając jednak na ten relaks i pozwalając różnym wpływom rzymskim, nierzymskim na to, żeby jednak przejmowały kontrolę. I więc nasza ciężka sytuacja w kraju, no bo ona nie jest lekka, jest również, ma pewne swoje plusy, na pewno nas hartuje, na pewno jeżeli będziemy patrzeć na to wszystko jako na pewną okazję, na pewno lepiej zrobimy niż tylko użalając się nad sobą, bo ja jestem z osób, które podchodzą realistycznie. Ja nie twierdzę, że tu jest fantastycznie, ale twierdzę, że tutaj jest coś do zrobienia i że porzucenie tego to jest droga na łatwiznę. Ja tu nie uderzam w osoby wyjeżdżające, bo każdy ma swoją jakby misję życiową. Ja mówię o życiu po prostu tutaj na miejscu, że nikt za nas tej sytuacji nie naprawi, ale ponieważ widzimy, że coś jest nie tak, to właśnie w tym momencie mamy okazję do tego, żeby zareagować, ponieważ rozpoznajemy problem i to jest dużo lepsze niż gdybyśmy przez długi czas żyli na poziomie
pełnego komfortu i nie zauważali problemów, które by się od wewnątrz, prawda, wkradały w nasze społeczeństwo. Ja powiem, że może to jest troszkę, może to tak troszkę za dużo zakrojone określenie, ale myślę, że o Polakach na emigracji można powiedzieć, że są pionierami w wielu kwestiach, ale też myślę, że mamy taką ważną historyczną rolę, ponieważ niełatwo jest wystawić, mieszkając na przykład w Polsce, i nagle stać się wielkim, mądrym, wiedząc, jak wszystko naprawić, jeśli się nie ma tak naprawdę wielkiego czasu, działo się, jak może być inaczej, jak życie może wyglądać, ewentualnie jakie są minusy funkcjonowania, czy też samego własnego myślenia, bo tak naprawdę przecież to, jak się dzieje w poszczególnych krajach, wynika oczywiście z postępowania rządu, ale tak naprawdę wynika z postawy ludzi. Więc jeżeli zmienić i chce zmienić świat wokół siebie, to musi mieć możliwość, musi mu być pozwolone wystawić głowę z pudełka, wyjść z tego pudełka, zamknąć je, spojrzeć na niego z zewnątrz i powiedzieć: teraz już wiem, gdzie jest tu, a gdzie jest tam, jaka jest między tym różnica i jak ją osiągnąć. I co prawda, niestety, ja uważam, że nasze pokolenie jest już pod tym względem stracone, ponieważ nasze pokolenie dużo dla Polski i wyłącznie nazywać, jak jest gdzieś inaczej. Natomiast twierdzę też, że nasze dzieci, a jest, no, dzieci z polskich urodzonych na emigracji jest już naprawdę sporo, te dzieci będą wychowane w tej kulturze i one się będą czuły brytyjskie, irlandzkie, czy walijskie, czy szkockie bardziej niż polskie, mimo tego, że wychowujemy je w kraju obcym, a wychowujemy je na bazie swojej własnej kultury, to prędzej czy później te dzieci będą się czuły u siebie w domu i będą się czuły patriotami swojego kraju, w którym zostały wychowane. Więc ja się boję, że pomijając ten dobry przykład, ewentualnie wszystko to, co my możemy zrobić dla Polaków, którzy mieszkają w Polsce, to po prostu mówić, jak wygląda życie gdzieś indziej, jak może wyglądać, i od czego trzeba by było zacząć. Bo w momencie, kiedy rządy wprowadzają na przykład GMO i Polacy są na tyle inteligentnym narodem, że czytają, że wiedzą, że słyszą, że buntują się i gdzieś tam ta informacja zaczyna się rozprzestrzeniać, trafiać, ludzie wychodzą na ulicę, ewentualnie mają miejsce jakieś protesty, to gdzieś ta informacja się rozchodzi. Natomiast ja widzę, jak bardzo bezbronni są Anglicy, jeśli chodzi o różnego rodzaju zagrożenia, na przykład jeśli chodzi o GMO, ewentualnie różne inne środki chemiczne, które są dodawane do jedzenia. Oni nie mają o tym bladego pojęcia. Oni kompletnie nie wiedzą, co jedzą, zupełnie nie wiedzą, co piją, w 100% wierzą temu, co jest napisane w gazecie. I ja widzę, jak bardzo odpowiadają, po prostu jak dzwon echem odpowiadają na wszystko to, co się mówi w gazetach i w radiu. Jeżeli jest powiedziane na przykład, że tłuszcz jest zły, to tłuszcz jest zły. I to nieważne, że tłuszcz jest potrzebny do tego, żeby normalnie organizm potrafił funkcjonować, tak samo jak potrzebny jest cukier i tak samo jak potrzebne są wszystkie inne składniki odżywcze. Oni uważają, że skoro w telewizji powiedziało się, że cukier jest zły, że tłuszcz jest zły, że cholesterol jest zły, to odrzucają go w zupełności, ponieważ nie są w stanie ocenić sami stopnia zagrożenia tego, co się im wmawia. I w tym momencie na przykład praca, ja to nazywam swoją małą pracą, swoją małym questem, pracuję z bardzo dużą ilością ludzi, którzy się przesuwają koło mnie, robią zakupy, ja sobie tam po cichutku z komputerkiem chodzę, ale kiedy widzę, że na przykład matki kupują dzieciom soczki i chcą być dobrymi mamami, bo kochają swoje dzieci, kupują im soczki bez cukru, ale... Z aspartanem. Tak, to są soczki, jest na nim napisane sugar free, czyli są bez cukru, gdzieś tam w składnikach jest napisane aspartam i ona wierzy, że ona robi dobrze, bo ona dba o dobre zdrowie swojego dziecka. W momencie, kiedy ja to widzę, no niestety w tym momencie może występuję przeciwko firmie, która płaci mi wypłatę, ale nóż mi się w kieszeni otwiera i po prostu mówię po cichu, czy pani sobie zdaje z tego sprawę.
można powiedzieć, maczugogłowie, bo no nie omieszkam powiedzieć wszystkiego tego, co wiem na temat aspartamu. I widzę po prostu w oczach strach i widzę w oczach zaskoczenie i widzę, że ręka odkłada te soczki z aspartamem na półkę i ona się pyta, ale to co w takim razie ja mam im dać? Bo nie chcę im dawać cukru ze względu na to, że cukier jest szkodliwy, bo zęby, bo to, bo tamto, bo będzie naga, ale aspartamu też nie powinnam dawać, więc w tym momencie co powinnam dać? A ja mówię, wrócić do natury. Na przykład zaparzyć im, dzieciom, herbatkę owocową, której nie będzie żadnych ewentualnie dodatków. I ci ludzie tak daleko sztuczność wynikającą z tej takiej trochę sztucznej, plastikowej kultury, że nawet nie wiedzą, jak gotować na przykład w domu ze składników prostych, nie używając żadnych rzeczy, które zostały wysoko przetworzone. To jest z jednej strony straszne, z drugiej strony fascynujące, bo znowu wychodzi na to, że nasze warunki tutaj nam stworzyły dużą uważność, dużą świadomość na wiele spraw. Przecież my wiele z tych rzeczy zaczęliśmy traktować jako oczywiste. No, korzystamy z jakichś tam ziół, jakichś właśnie różnych rzeczy korzystamy i wiemy już coraz więcej. Społeczeństwo jednak dzięki temu internetowi troszeczkę też ma większą wiedzę, większą świadomość. Przynajmniej część tego społeczeństwa. I tak jak tutaj opisujesz, no, to jest właśnie to, co, do czego ja tam wcześniej uderzałem, że to jest to, ta moja obawa, że ten komfort życia prowadzi do niekwestionowania rzeczywistości. Skoro jest nam dobrze i skoro my możemy sobie zrobić dobrze w życiu, no to my nie mamy potrzeby nic kwestionować i łykamy wszystko tak, jak nam podadzą, więc to ma swoje minusy, jak widać z tego, co opisujesz, to potwierdza to, czego ja się domyślałem i na dłuższą metę może się to okazać zgubne. No my jesteśmy tutaj w Polsce tak w takiej skrajnej sytuacji. Z jednej strony jest to możliwość, jest to okazja i jest to coś, co podbija świadomość. Z drugiej strony, no obserwuję też oczywiście drugą stronę medalu, taką, którą jest po prostu paranoja, która zaczyna się już też szerzyć, jeżeli osoby non-stop czytają i analizują to, jak różne korporacje, koncerny nam szkodzą, jak na wszystkie sposoby starają się ludzi zniewolić i tak dalej, no to tworzy się w pewnym momencie taka paranoja, że nie ma zaufania już do niczego i to jest właśnie też nasza bolączka, myślę, tutaj w społeczeństwie, bo my przestajemy znowu to jest kolejny powód, dla którego Polak przestaje wierzyć, że może być lepiej i przestaje wierzyć, że można, nie wiem, uczciwie rządzić, że można uczciwie prowadzić jakiś biznes i tak dalej, ponieważ w pewnym momencie, jeżeli my mamy dostęp nawet do tych bardzo fantastycznych, bardzo potrzebnych przede wszystkim alternatywnych informacji i chwała ludziom za to, że w ogóle istnieje dzisiaj dziennikarstwo niezależne i interesują się ludzie i udostępniają różne informacje dalej. Dzięki temu w ogóle wiemy o wielu rzeczach, ale z drugiej strony właśnie powstaje też takie paranoiczne podejście, że nie ufamy już niczemu i nikomu i to też może nas zgubić, bo jeżeli nie będziemy sobie nawzajem ufać, nie będziemy jednak wyobrażać sobie tych pozytywnych wariantów, że jednak coś może być dobre, bo ktoś nam mówi, że jest dobre, a nie tylko chce nam to sprzedać i wcisnąć jakąś truciznę. Więc jeżeli nie będziemy umieli sobie pozytywnych wariantów wyobrazić, no to automatycznie przekłada się to na kreowanie rzeczywistości, bo jak wiemy, tworzymy rzeczywistość taką, w jaką wierzymy. Jeżeli my nie uwierzymy, że rzeczywistość może i jest na pewnym płaszczyźnie trochę lepsza, no to pozostajemy w tym więzieniu własnych przekonań i otoczenie nam zaczyna, prawda, odpowiadać na to, potwierdzać na każdym kroku, więc tutaj jest to, ma dwie strony medalu, ta nasza tutaj świadomość, która jest, no myślę, że troszeczkę większa niż w niektórych miejscach z tego, co tutaj opisujesz. A jak to od tej strony wygląda tutaj u Ciebie, Ewa? Czy możesz podpisać się pod tym, co powiedziała tutaj Monika, czy jest troszeczkę inaczej? Jak jest to z tą świadomością społeczną tam, gdzie mieszkasz?
właśnie chciałam powiedzieć na ten temat, że tutaj wygląda to podobnie i też mam takiego swojego małego questa w uświadamianiu ludzi a propos na przykład bardziej naturalnego życia i zdrowego żywienia. I z przerażeniem bardzo szybko zaobserwowałam, będąc tutaj, że tutaj ludzie po prostu nie mają pojęcia o takim normalnym, czyli nie wiem, gotowaniu codziennych obiadów. To jest dla nich coś tak abstrakcyjnego, praktycznie jak podróż na księżyc, dosłownie. Rozmawiałam z Irlandczykami, którzy opowiadali mi, że na przykład ich żony w życiu niczego nie ugotowały i nie mają w ogóle pojęcia najmniejszego, jak cokolwiek zrobić. Oni po prostu są nauczeni, że idą do supermarketu i kupują takie gotowe zestawy, to się nazywa ready meal, i kupują to takie coś i wrzucają do mikrofali. I to jest wszystko, co oni potrafią zrobić. Po prostu wybierają sobie, zresztą tutaj supermarkety mają ogromną ilość takich półek właśnie ze takim świeżym, powie, przygotowanym jedzeniem. Doszło do tego, że nie musisz właściwie kupować ziemniaków, możesz po prostu kupić gotowe... Możesz kupić gotowe, ugotowane i wręcz nawet już ubite ziemniaki ze wszelkimi dodatkami, jakie chcesz, i po prostu wrzucasz do mikrofali i sobie jesz. Tylko że ja z raz czy dwa spróbowałam takie jedzenie i niestety większość wyrzuciłam. Prawie że mnie zebrało na wymioty po jednej czy dwóch łyżkach. Po prostu to jest tak... To jest jedna wielka chemia. Co tam może być? To jest tak przetworzone jedzenie, że tego się dla mnie osobiście praktycznie nie da jeść. Oni jak gdyby wychowują się w tym, więc dla nich to jest w sumie jakby jedyny standard, jaki mają. I jak rozmawiam po prostu z tymi ludźmi, to z przerażeniem słucham tego, jak oni funkcjonują właśnie a propos zdrowego żywienia. Nie mają pojęcia. Taki przykład też z życia, gdzie koleżanka opowiadała, że znowuż jej koleżanka Irlandka poszła do lekarza i lekarka jej powiedziała, że musi dawać dziecku więcej białka, najlepiej jakieś fasolki albo coś takiego, i poleciła jej fasolki z puszki. A po co to gotować, bo to przecież można takie od razu kupić gotowe, nie? I to jest po prostu przerażające, jeżeli poziom... mają, społeczeństwo ma taki, gdzie lekarz poleca rzeczy przetworzone, które nie mają w sobie niczego właściwie. No, wiadomo, cały proces przetwarzania, do tego jeszcze stania na półce, w tej puszce i z tym aluminium i z tym wszystkim. I to się podaje dzieciom od najmniejszych lat, jak tylko jest to możliwe, gdzie wszyscy funkcjonują na puszkach czy butelkach coli, fanty i chipsach i czekoladzie w większości, więc no... Jak gdyby ten poziom takiego właśnie zdrowego postrzegania życia jest tutaj fatalny i myślę, że kontakt kultury w ogóle wschodu i zachodu jest bardzo przydatny dla obu stron właśnie z tego względu. My, wychowani w tak ciężkich warunkach, możemy naprawdę wiele nauczyć się, kontaktując się z tą swobodą i luzem zachodu, a oni znowuż mogą nauczyć się od nas tak naprawdę myślenia, bo tak jak wspominałeś, bardzo ładnie to ująłeś i bardzo mi się to słowo spodobało, że my jesteśmy nauczeni improwizacji. Sobie zamierzam to słowo zacząć używać i zamiast słowa kombinowanie, jako że właściwie to jest cudowna cecha Polaków. Jesteśmy nauczeni kombinować po prostu, uzyskiwać niesamowite efekty z tego, co mamy, a raczej z tego, czego nie mamy, bo właściwie zazwyczaj w większości rzeczy nie mamy. I właściwie uważam, że to jest coś wyjątkowego w naszej mentalności, coś, co pozwala wielu Polakom wybić się w wielu różnych miejscach świata i pokazać, że tak naprawdę mamy niesamowity potencjał. Jesteśmy wychowani do tego, żeby myśleć, żeby wynajdywać każdą najmniejszą sposobność do tego, żeby uzyskać coś fajnego, coś pożytecznego, czego na przykład właśnie brakuje mi w myśleniu i mentalności zachodu, gdzie tutaj właśnie nauczeni są, że za nich myślą inni, gdzie przychodzi klient do supermarketu i pyta się on tak proste i błahe rzeczy, że my Polacy
często, ja też w ogóle pracuję w supermarkecie, więc do tego nawiązuję właśnie do tego, gdzie mi się często zdarzy taka sytuacja, że ja po prostu stoję jak wryta i po prostu nie wiem, co powiedzieć, bo wydaje mi się, że to pytanie jest tak banalne, żeby nie powiedzieć głupie, że aż zastanawiam się, jak w ogóle można o coś takiego pytać, przecież to są tak proste, oczywiste rzeczy, bo gdyby ktoś użył tych 5 szarych komórek, to by nie musiał się o to pytać, ale tutaj tak są ludzie właśnie wychowywani, że za nich myśli na przykład rząd, wszystko im się poda w gazecie, oni sobie wszystko przeczytają, nie są w stanie jak gdyby racjonalnie pomyśleć, wyciągnąć żadnych racjonalnych wniosków, poddać żadne wątpliwości to, co im się podaje, tylko tak jak właśnie wspominała Monika, że mówi im się, że cukier jest zły, to od tego momentu już cukier nie istnieje w ich diecie, albo mówi się tutaj wszyscy naokoło, a węglowodany są złe, węglowodany są złe. Ale nikt nie wspomina o tym, że organizm ludzki nie jest w stanie funkcjonować bez węglowodanów, prawda? I tak to jest jedna i druga kultura wschodu i zachodu popada w jakieś skrajności i najlepiej by było, gdyby to można było jakoś połączyć i wyśrodkować, ale tutaj jest to jakieś dążenie, prawda, do tak zwanej tej utopii i tak nie wiadomo, kiedy to się komu uda. Ja mam z własnego doświadczenia dużo wspomnień z mieszkania na początku z pewnym, bo przyjechali do Anglii i został nam dokoptowany do pokoju obok pewien Brytyjczyk w naszym wieku, naszego pokolenia, właściwie miesiąc młodszy ode mnie. I mieszkaliśmy przez 2,5 roku. Ja na początku myślałam, że to jest rodzynek w cieście i że może się tacy ludzie zdarzają raz na milion. Natomiast po 7 latach zdaję sobie sprawę, że większość ludzi naszego pokolenia to są właśnie takie małe robki. Rob miał na imię. To był człowiek, który był do tego stopnia uroczo bezradny, że potrafiło na przykład włączyć ogrzewanie w bojlerze do tego stopnia, że woda się gotowała prawie do 99 stopni, wszystkie rury w mieszkaniu wyły. Z czym to się wiąże i jakie to może być zagrożenie? I kiedy tłumaczyliśmy się mu, że nie może włączać bojlera na 99 stopni, bo wybuchnie i wszyscy zginiemy, albo zostaniemy poparzeni i skończymy gdzieś na jakimś strasznym oddziale, gdzie będą nam wymieniać skórę, to on był w szoku, ale dlaczego? No jak to dlaczego? Bo gorąca woda ma to do siebie, że to się lubi rozpierać, pękną rury i możemy wszyscy zginąć. A on był w szoku, on w ogóle nie rozumiał, z czego to może wynikać. I tak samo jak mówiłaś, ze zdrowie, moje pierwsze dziecko, współpasażerkę, która w ogóle miała wielkie problemy, dziecko urodziło przez cesarskie cięcie w ogóle w ostatniej chwili, ponieważ miała zagrożenie utratą ciąży ze względu na niesamowite nadciśnienie. No i w końcu wszystko okazało się, wszystko było w porządku, dziecko się w końcu urodziło. A ona już dochodziła do siebie wtedy, kiedy ja przyjechałam do szpitala i słuchałam przez 2-3 dni za kotark, że właściwie ciśnienie wysokie w ciąży się zdarza, że, no, że tak to jest, że nikt właściwie nie wie dlaczego. Natomiast po niecałym jednym dniu wiedziałam doskonale, dlaczego ona ma wysokie ciśnienie, ponieważ koło łóżka mąż co mniej więcej butelek Coca-Coli. I ona tą Coca-Colę po prostu regularnie żłopała w niesamowitych ilościach. I kiedy doszło do tego, że zaczęłyśmy rozmawiać, no ja wiedziałam, że kurczę, no miałaś takie wysokie ciśnienie, mogło się to bardzo źle skończyć, a może to przez tą kofeinę, którą masz w Coca-Coli. No ile tych butelek dziennie wypijasz? A okazało się, że ona potrafiła wypić 5 dwulitrowych butelek Coca-Coli dziennie. Masakra. Kiedy wspomniała położnikowi, który przyszedł na następną konsultację, czy to być może nie przez Coca-Colę, to on nagle jakby spadły mu jakieś takie klapki. Spojrzał koło łuka, zobaczył nagle te wszystkie butelki i mówi, no rzeczywiście, to może być powód, dla którego ty miałaś to ciężkie ciśnienie, a ile ty piłaś tej Ona mówi, że co zawsze, no mniej więcej 5 butelek na dzień. I on mówi, no to mógł być powód. No ja nie mam wykształcenia medycznego, on spędził w szkole medycznej co najmniej 10 lat i wydał na to co najmniej 50 tysięcy funtów.
ale to nie trzeba wiele, żeby się po prostu rozejrzeć i zobaczyć, że pacjent, ewentualnie sama pacjentka, żeby się myśleć, że po prostu sama sobie robi krzywdę. I naprawdę, tak jak powiedziałaś, bardzo często... Chciałabym się powstrzymywać od mówienia, że oni są głupi, ale czasami niestety nic innego do głowy nie przychodzi, bo to są sytuacje, które zakrawają po prostu na, no, na śmiech gromki. I oni patrzą na człowieka, który na przykład mówi im coś mądrego i po prostu jedyne, na co są w stanie się zdobyć, to powiedzieć, ale ty jesteś mądry, jaki ty jesteś niesamowicie sprytny. To nie jest spryt, to jest po prostu podstawowa wiedza, którą się ludzie stosują. I tak jak powiedziałam... Wychowanie w Polsce. Tak, tak. I, tak jak, i właśnie tak jak tutaj dzisiaj wiele razy to pięknie padło, my potrafimy kombinować. Myśmy zostali nauczeni, że tata w garażu naprawiał samochód i on nie potrzebował w latach 80. jechać na warsztat czy do jakiegoś serwisu Citroena czy jakiegoś innego markowego samochodu. On po prostu brał samochód do garażu, kładł się pod spodem, naprawił i ten samochód jeździł. I tak samo było z pralką, było z telewizorem. I my to potrafimy, my to mamy gdzieś, jesteśmy tak wychowani. I co jest bardzo ciekawe, ja się zastanawiam, czy to jest możliwe, że ewolucja działa w ten sposób, że już w trzecim pokoleniu mamy to w genach, ale prawie wszyscy nauczyciele polskich dzieci, polskich w Wielkiej Brytanii mówią, że polskie dzieci mają niesamowity talent do przedmiotów ścisłych. Potrafią do tego stopnia być dobre z matematyki, że już w wieku lat 7, czyli na przykład w drugiej czy w trzeciej klasie primary school, potrafią przeskoczyć na przykład matematyczny program już o 2 lata i chodzi o matematykę z dziećmi o wiele bardziej, o wiele starszymi. Że dziś, gdzieś być może to jest sposób wychowania, że my naszym dzieciom uczymy ich, jak świat może funkcjonować i jak pokombinować, żeby ten świat działał jak szwajcarski zegarek albo co najmniej jak u MacGyvera. Natomiast nie zawsze jest łatwo, bo jak wszyscy wiemy, w tej chwili wszystkie rządy pięknie stosują politykę przedawniania się produktów elektronicznych i ewentualnie AGD, co powoduje, że niezależnie od tego, jakie mamy zdolne ręce do naprawiania czy do kombinowania, kończy się na to, że po prostu wyrzucamy sprzęty po roku czy po 2, ewentualnie 2 miesiące po wygaśnięciu gwarancji, bo nie jesteśmy w stanie nic na to poradzić. I to jest niesamowicie upierdliwa rzecz, która jest w Wielkiej Brytanii. Jeśli byłabym w stanie tutaj narzekać, to jest właśnie to. My mamy trzecią pralkę, 7 lat, a w moim mieszkaniu, które zostało gdzieś tam, sobie ktoś tam w nim mieszka, do dzisiaj stoi pralka, która ma 25 lat. To jest pralka Candy, która przez 25 lat tylko raz wymagała wymiany pompki. A tu mamy już trzecią pralkę z rzędu. Mamy czwartą mikrofalę, chyba 7 czajnik, trzeci pomniejszych sprzętów, w ogóle nawet nie chcę wymieniać, bo to za dużo by było. Kindla, ten słynny reader do czytania e-booków, wymieniałam przez 1,5 roku 8 razy. Na szczęście za każdym razem miałam na niego gwarancję, bo po prostu oni uważają, że coś nie musi działać wiecznie, bo to nie napędza gospodarki. W tym momencie takie myślenie kombinatorskie, które my mamy, powoduje, że podkładamy nogę gospodarce, ponieważ w momencie, kiedy coś się zrobi, się po prostu wyrzuci na śmietnik i kupi się nowe i zawsze się ma szansę, żeby kupić coś lepszego, jakiś lepszy model, ewentualnie lepszy kolor albo dodatkowe detale, które na pewno nas ucieszą. I tu się z kolei wyłania kolejny, taki troszeczkę taka fałszywa twarz brytyjskiego rządu i chyba wszystkich rządów w Europie Zachodniej, że tak bardzo chcieliby ekologii, chcieliby, żeby wszystko było zdrowe, żeby było czyste, żeby było zielone, walczą ze śmieciami, każą segregować. Wszystko to pięknie wygląda, a w rzeczywistości zarzucają niesamowicie ogromne ilości sprzętu na przykład elektronicznego i AGD, z którym nikt nic nie robi. I z jednej strony walczą o ekologię, a z drugiej strony sami się dożynają, ponieważ w Wielkiej Brytanii jest zaledwie 1% lasów, dla porównania w Polsce chyba 24% zalesienia i cała reszta to są pola uprawne i wysypiska śmieci. Na tych wysypiskach śmieci leżą sprzęty, które mogłyby działać 20 lat albo przynajmniej 10, które
których nikt nie recyklinguje ze względu na to, że są to urządzenia, które są zbyt skomplikowane technologicznie, żeby je rozkładać na części pierwsze. Tutaj dbają o to, żeby reklamówki w supermarketach ograniczać ilość reklamówek wydawanych, natomiast nie widzą problemu, żeby na przykład potrafią wyrzucić rocznie dwie pralki. I to są takie upierdliwości, z którymi my sami jako Polacy nie jesteśmy w stanie nic zrobić, ale walczymy z tym systemem na złość my w naszym przypadku, ponieważ kupiliśmy pralkę i pralka działała dokładnie 2 tygodnie dłużej niż gwarancja i przestała brać wodę, no ale powiedzieliśmy sobie, że nie na darmo pralka kosztowała tyle, ile kosztowała i nie kupiliśmy. Leję wodę do pralki szlauchem po prostu. Stoi bardzo, pralka stoi blisko kranu w kuchni i od 1,5 roku wcale mnie to nie męczy, wręcz przeciwnie, mam zajęcie, mogę coś sobie postać i pomyśleć, popatrzeć przez okno. A nie dam następnych 400 funtów firmie, która po raz kolejny sprzeda nam produkt, który się nadaje tylko i wyłącznie do tego, żeby go za 1,5 roku wyrzucić. Mhm. Razem z nami mieszka moja mama, która przyjechała tutaj 4 lata temu i jest zapalonym fotografem, amatorem. Kupuje aparat chyba już w tej chwili 4 z rzędu i raz to był Canon, raz to był Fuji. I to są te aparaty, które naprawdę dużo kosztują i kończy się na tym. I ja wymyślałam, że przeciętny Polak, który poszedłby do MediaMarktu i okazałoby się, że który 5,5 tysiąca złotych jest zepsuty po kilku miesiącach, to raczej byłby MediaMarkt na a już na pewno miał pół miasta i Wyższa Izba Kontroli. Natomiast w Wielkiej Brytanii po prostu kładzie się do sklepu i kupuje się nowy model. Czułam. No i dodajmy sobie tutaj, że to celowe postarzanie produktów, które jest obecne na całym świecie i to jest coś, co jeszcze utrzymuje współczesną gospodarkę przy życiu jako tako, ale na dłuższą metę też już się kruszy, ponieważ wcześniej ta gospodarka opierała się o duże zatrudnienie siły roboczej rąk ludzkich. Teraz mamy większą automatyzację, więc tutaj ilość zatrudnienia spada, przez co ludzie zarobią mniej pieniędzy, żeby wydać je, więc ten cały model w ogóle jest skazane na porażkę, ale jeszcze jest ciągnięty i tutaj sobie powiedzmy jasno, że tak jak powiedziałeś, że ty działasz jakby na szkodę tego systemu, ale prawda jest taka, że choćbyśmy kupowali jak najwięcej tych produktów nowych i wyrzucali co chwilę to, co żeśmy używali, no krótki czas, to i tak nie uratuje to tej gospodarki. Ona jest naprawdę wadliwym systemem i tutaj polecam każdemu świetny film dokumentalny na temat postarzania produktów, spisek żarówkowy, o właśnie, przypomniałem sobie, spisek żarówkowy, historia zaplanowanego postarzania produktów. Tak się nazywa, taki jest pełny tytuł, spisek żarówkowy, jak sobie piszecie. Jest świetny, na przykładzie przemysłu żarówkowego, który na początku już swojego istnienia wymyślił niezniszczalne żarówki. W paru miejscach na świecie te pierwsze żarówki świecą od lat po prostu nieprzerwanie, używane są w różnych warunkach i one się nie palą. Natomiast żarówki są jedną z rzeczy, które bardzo szybko stwierdzono, że no to się nie, na tym nie zarobimy, jeżeli to się nie będzie psuło, więc muszą się żarówki palić i to jest po prostu nagminne. Teraz mamy ekologiczne żarówki, w cudzysłowie, które są wypełnione niezdrowym rakotwórczym gazem, które tak naprawdę mają czas żywotności średnio 1 rok i maksymalnie tak naprawdę, z tego co widzę. Są tak zwane ekologiczne, ale wcale nie są ekologiczne. To na każdym kroku gospodarka ma takie akcje. W sprzęcie elektronicznym montuje się często chipy, które mają po pewnym czasie wyłączyć ten sprzęt, chociażby wszystko grało.
I w tym filmie dokumentalnym bardzo jest fajnie przedstawiona i ciekawie ta historia, jak to gospodarka w ten sposób funkcjonuje, skąd to się w ogóle wzięło, dlaczego tak było na początku, jakie były założenia. Bo założenia oczywiście były teoretycznie szczytne, to znaczy chciano po wojnie jakoś rozruszać gospodarkę w Stanach Zjednoczonych i tak się to potem zaczęło rozlewać na cały świat, taki sposób działania i myślenia. Więc to tak pokrótce taka dygresja. A z drugiej strony to, co żeśmy mówili na temat inteligencji, zaradności tutaj ludzi. Oczywiście nie chodzi o to, żeby kogoś obrażać i żeby napawać się, że my jesteśmy tacy inteligentni, ale przypomniał mi się news, który Przemek napisał jakiś czas temu. Przeprowadzono badania, które potwierdzają z tego co widać, że iloraz inteligencji na świecie generalnie spada i on spada nie od 100 lat, a spada od bardzo dawna, powoli, sukcesywnie coraz szybciej, a to właśnie dlatego, że kiedyś człowiek był jednak wrzucony w warunki, które wymagały od niego dużej zaradności. Jeżeli nie był zaradny, to po prostu jego życie się bardzo szybko kończyło, więc przeżywały tylko osobniki najbardziej zaradne, najbardziej inteligentne, umiejące improwizować. I tak to wszystko funkcjonowało, natomiast w dzisiejszym świecie nauczyliśmy się ustawiać życie dla każdego tak naprawdę. Nie trzeba być specjalnie inteligentnym, żeby móc przeżyć życie i się rozmnażać jeszcze do tego, więc nasza pula genetyczna raczej się osłabia niż wzmacnia z tego, co wychodzi w badaniach. Nasz iloraz inteligencji spowodowany właśnie komfortem życia spada. Dlatego tutaj właśnie, jak ktoś napisał na czacie, to jest słuszna uwaga. Nasze warunki tutaj w Polsce sprzyjają jednak mimo wszystko rozwojowi intelektu i tej zaradności, tej improwizacji. To jest bardzo dobre. I właśnie dlatego tak jest, a w miejscach, gdzie ten komfort życia jest dużo większy, z jednej strony pozazdrościć, a z drugiej strony no właśnie prowadzi to do tego, że kiedy nie pojawia się potrzeba reagowania i improwizowania, szybkiego oceniania, analizowania i przyglądania się temu, co się dzieje dookoła, kiedy wszystko jest ok, kiedy żyje nam się komfortowo, mamy spokojne życie, pracę i perspektywę, że nam nie zabraknie, no to mało myślimy, mało używamy tej głowy, nic nas do tego de facto nie motywuje, więc tutaj pod tym względem no, możemy się cieszyć, że urodziliśmy się tu, gdzie się urodziliśmy. Teraz oczywiście pozostaje nam to dobrze wykorzystać, bo jak ktoś mądrze powiedział, prawdziwą miarą inteligencji jest działanie. Jeżeli my pozostaniemy tylko w samozachwycie, że jesteśmy inteligentniejszą częścią świata, no to po prostu może jednak ta nasza inteligencja nie jest taka duża, jak nam się wydaje. To działanie jest miarą tego, kim jesteśmy i co mamy w głowie, więc jeżeli zauważamy to, że w stosunku do niektórych regionów świata my więcej widzimy, więcej zauważamy, jesteśmy bardziej uważni, no to korzystajmy z tego i jakoś to przekażmy dalej, zróbmy z tego dobry użytek i myślę, że tu jest nasza rola i nasze możliwości, żebyśmy potrafili uczynić z takich właśnie cech nasz największy atut i nie tylko jednostkowo, ale również właśnie na poziomie wspólnym, społecznym, żebyśmy troszeczkę połączyli tutaj w tym zakresie siły. Przecież gdybyśmy ze sobą współpracowali jeszcze do tego, weźmy jeden atut nasz, to ta zaradność, to ta inteligencja, zaradność, ale nasza współpraca tutaj mocno cierpi, o czym żeśmy sobie powiedzieli, bo z uwagi na te warunki traktujemy się jako konkurencję bardzo często, po prostu mamy taki nawyk, więc gdybyśmy tutaj to zmienili jeszcze i nauczyli się współpracować, to nasza inteligencja i zaradność i jednocześnie współpraca dałaby fenomenalne efekty i tutaj nasze społeczeństwo może jest taka możliwość nagle wystrzelić bardzo pozytywnie do przodu. Oczywiście nie jestem tutaj specjalnym optymistą, nie jestem człowiekiem, który nastawia się na to, że zdarzy się szybko cud, ale te możliwości są przed nami, mamy już szereg narzędzi przed sobą, mamy coraz to nowe perspektywy właśnie dzięki temu, że ludzie wyjeżdżają i podróżują, to jednak takie relacje
I taka świadomość, ona gdzieś tam kolektywnie do nas zaczyna chyba też przeciekać, i to bardzo jest pozytywny efekt tych wyjazdów części naszych rodaków, ponieważ właśnie opowieści, informacje o tym, one jednak gdzieś tutaj trafiają do społeczeństwa i też troszeczkę zmieniają świadomość, więc tutaj jest też zasługa tych, co odważyli się wyjechać, bo to przecież jest to jednak odwaga. Nie ukrywajmy, wielu z nas siedzi na miejscu, ponieważ nie ma odwagi rzucić tego, co ma, i pojechać w ciemno. Po prostu trzymamy się tego, co znamy, trzymamy się tego, co żeśmy wybadali, w czym się czujemy na zasadzie, że to znamy, więc osoby, które decydują się na wyjazd, one jednak tutaj są częścią bardziej śmiałą, bardziej odważną. Ja to tak postrzegam w społeczeństwie i tutaj chwała im za to. A my powinniśmy z tego wszystkiego po prostu wyciągać tylko wnioski dla siebie i patrzeć, jakie są plusy, jakie są możliwości, co w stosunku do tego, co było wcześniej, co się zmieniło na plus, jaka nowa możliwość się pojawiła przy tym wszystkim, jak możemy zadziałać dla naszego społeczeństwa, żeby było lepiej. Powiedzieliśmy tutaj sobie, że ten proces sytuacji społecznej i zmian świadomości, on przebiega różnie na różnych płaszczyznach. My tutaj jesteśmy bardziej uważni, gdzieś indziej się żyje bardziej komfortowo i ludzie są przyzwyczajeni do tego, żeby się szanować i szanować swoją pracę, nie przeciążać się ponad miarę, i to w tym bardzo zdrowym podejściu. Więc tutaj możemy tylko uczyć się nawzajem od siebie różnych aspektów. Jedne rzeczy mamy opanowane, a w jednych jesteśmy zupełnie do tyłu. I myślę, że każda gdzieś tam kultura w innym miejscu świata ma podobnie, ma pewne rzeczy opanowane, w innych jest do tyłu, więc musimy po prostu spojrzeć na siebie nawzajem i zobaczyć, co możemy wyciągnąć konstruktywnie i zaadoptować, gdzie są dobre rozwiązania, i po prostu patrzeć na praktyków, bo teorii możemy tworzyć wiele, ale najlepiej się przyjrzeć, jak w pewnych miejscach pewne rzeczy funkcjonują, i jeżeli one faktycznie działają w praktyce dobrze, no to po prostu skorzystajmy z tego i zaadoptujmy, a nie wymyślajmy koła od nowa. Widzę tutaj za nami 2 godziny ponad już audycji. Znowu żeśmy się rozgadali, bardzo miło. Czas więc na podsumowania, żeby nie przeciągać tematu. Myślę, że faktycznie skupiliśmy się tutaj na tylko pewnym porównaniu. Myślałem, że przejdziemy również do takich szerszych kulturowych zagadnień, ale być może to jest temat właśnie na inną audycję. Czas na jakieś podsumowanie, czy tutaj drogie koleżanki chciałyby w jakiś sposób ten temat zakończyć, podsumować? No śmiało, bo widzę, że No, wszyscy koleżanki, naraz śmiało. naciskają przyciski, albo nikt nie naciska. Nie, no, wyglądało na to, że razem przycisnęłyśmy przycisk. Ja chciałam bardzo podziękować za taką możliwość, żeby sobie z Wami tak sympatycznie porozmawiać i powymieniać opinie. No, ale tak jak mówiłam, te tematy to są tematy rzeki. I tak jak powiedziałeś, wydaje mi się, że rozmawianie o tym i mówienie, jak jest naprawdę, może pomóc innym ludziom zrozumieć, że nie do końca jest tak, że nie ma nadziei, że jest źle i inaczej być nie może, że rządy są złe i inne nie będą, że nie ma pracy i nie można jej być, że dzięki temu, że wymienia się opinie, i to tak zdrowo, a nie po prostu wymienia się opinie, tak jak czasami można zobaczyć na Facebooku, że ludzie próbują się kłócić, bo jeden drugiemu nie wierzy, że na przykład można zdobyć pracę w ciągu 1 tygodnia bycia w Wielkiej Brytanii, i zaczyna się wielka afera, zamiast wyciągnąć z tego wnioski i pomyśleć, może ja też bym potrafił. Więc myślę, że tak jak mówię, tematów można by było mnożyć i mnożyć i mnożyć i jeszcze wiele godzin o tym rozmawiać, ale wydaje mi się, że najważniejsze w tym wszystkim jest tak naprawdę odwaga, bo wydaje mi się, że każdy emigrant,
Każda osoba, która wyjechała w ciągu ostatnich 10 lat do Wielkiej Brytanii, ma do opowiedzenia niesamowite historie tego, jakiego musiała dokonać gwałtu na własnej psychice, jak niesamowicie musiała się otworzyć i odważyć i powiedzieć sobie, że zamykam oczy, cokolwiek by nie było, skaczę z tego mostu i najwyżej się rozbija. Jak się rozbije, to pewnie bo mocno nie będzie boleć, wstanę i się otrzepię. I były sytuacje na pewno, w których tracili pracę i tracili nadzieję, ale zdobywali pracę na nowo i wracali do Polski na 2-3 miesiące, ale wracali jednak do Anglii, bo widzieli, że wyjeżdżanie do innych krajów, zostawanie tam na dłużej lub na zawsze poszerza horyzonty, ale też pozwala człowiekowi uwierzyć w siebie i zdać sobie sprawę z tego, że jestem, mam odwagę, potrafię to zrobić. Co mnie nie zabiło, to mnie wzmocni. Przede mną jest jeszcze 1000 fantastycznych doświadczeń, które mogą być moim udziałem i stać się moją historią. I kiedy spojrzymy wstecz na te 5, 6, 7 czy 10 lat wstecz, nagle się okazuje, że osoba, która opuszczała lotnisko i wsiadała do samolotu w Polsce, to już kompletnie, ale to kompletnie nie jest ta sama osoba, która dzisiaj patrzy na mnie na wprost z lustra. I chciałabym tak naprawdę wiedzieć, ile osób spośród emigrantów uważa, że czas Wielkiej Brytanii został absolutnie stracony i był po prostu bezsensownym krokiem, który do niczego nie doprowadził. A jaki procent emigrantów jest w stanie stwierdzić, że nauczył się czegoś o sobie? Bo ktoś kiedyś pięknie powiedział, że tyle wiemy o sobie, ile języków znamy. I to jest tak samo. Można byłoby to przenieść na takie powiedzenie, że tyle wiemy o sobie, w ilu miejscach mieszkaliśmy i z iloma kulturami się spotkaliśmy. I tak mi się wydaje, że to jest taka wielka przygoda, którą warto podjąć i nawet jeśli miałoby być to wyjazd na miesiąc albo na rok, ewentualnie na kilka lat z myślą o tym, żeby wrócić z powrotem do Polski i coś z tą Polską zrobić. To jest zawsze warte tego, żeby się poświęcić, żeby zagryźć czasami wargi i zacisnąć pięści i zrobić to dla siebie i być może zmienić komuś innemu przyszłość albo warunki życia. Także dziękuję bardzo za taką możliwość i jeśli już więcej się nie będę odzywać, to dziękuję bardzo i życzę dobrej nocy. Dodam, że warto o tym mówić nie tylko dla Was tam w Polsce, że może być lepiej, ale też dla Polaków, którzy wyjechali za granicę. No właśnie, wszędzie z reguły mówi się o tym, o wyś, ty tam pojechałaś, czy pojechałeś i tobie jest tam tak teraz dobrze i w ogóle masz co tylko zechcesz i w ogóle samo dobro i szczęście, a nie do końca właściwie tak to jest i w sumie teraz słuchając słów Moniki właściwie sobie przypomniałam to, że faktycznie to wymaga wiele odwagi i determinacji funkcjonować w innym kraju, gdzie jest zupełnie w sumie inna mentalność, często inne obyczaje, przyzwyczajenia i tak dalej, i tak dalej. I dokonujemy naprawdę niesamowitych przemian, wręcz gwałtu nas sobie samych, ale rezultaty na pewno są fajne, jeżeli chcemy się faktycznie czegoś nauczyć. Wielu Polaków, z tego co obserwuję, po prostu wypiera to, co jest tutaj i nadal funkcjonują w swoim polskim świecie. Po wielu latach nie zmienili się ani na jotę. Na szczęście jest takich osób bardzo mało. Więcej jest raczej takich, które gdzieś tam coś jednak potrafią wynieść z tej lekcji życiowej. W każdym razie fajnie, że można o tym porozmawiać, na przykład tutaj z Wami i że ludzie mogą posłuchać, jak jest po jednej i po drugiej stronie. Być może ktoś wyciągnie z tego jakieś fajne wnioski, żeby dokonać jakichś fajnych zmian w swoim życiu, niezależnie od tego, czy właśnie mieszka w Polsce, czy mieszka za granicą. Być może to, o czym rozmawialiśmy, przyniesie też niektórym jakąś ulgę, że nie są sami, że doświadczali podobnych rzeczy, że po prostu w życiu trzeba cieszyć się tym, co mamy i iść dalej do przodu, nie wolno się załamywać i korzystać z wszystkich możliwości, jakie nam życie rzuca pod nogi, po to, żeby wzrastać i cieszyć się generalnie z każdej chwili, prawda?
Dziękuję również za tę możliwość. Dobranoc. Ja to bym chciał właśnie na koniec, to już taki wniosek po tym, co wy powiedziałyście, no bo ja za granicą nie byłem, to nie pracowałem, ale doszedłem do takiej konkluzji, że dla każdego Polaka przydałby się urlop za granicą. Przynajmniej taki już taki krajoznawczy razem z pobytem trochę w kulturze, zobaczyć jakie są warunki w pracy, jakie są warunki społeczne. No, wydaje mi się, po tej rozmowie, to wydaje mi się, że Polacy są idealnym uzupełnieniem na dobrą sprawę dla optymistycznej wersji, dla tej korzystnej wersji zwykłych ludzi, a bardziej może dla na niekorzystną wersję dla tych firm i korporacji, bo jak sami powiedzieliście, po prostu Polacy w pewnym sensie, przynajmniej w większości, jak wyjeżdżają za granicę, mają takie wielkie zdziwko, że tam ludzie po prostu do rozprawy posiadają mało wiedzy na temat podstawowych rzeczy. I jakby ta wiedza została przekazana, a nam by została przekazana ta odwaga, ta determinacja i oczywiście nauka cieszenia się ze prostych rzeczy i chęć współpracy, bo właśnie ostatnio czytałem, że młodzi ludzie z tego okresu częściej wyjeżdżają za granicę, bo są bardziej przyjaźni, są lepiej nastawieni i są bardziej zaznajomieni w pracy w społecznością, w pracy w grupie. I dlatego teraz właśnie większość ludzi wyjeżdża za granicę właśnie z tego powodu, że wolą już być za granicą niż w Polsce harować za jakieś tam za małe pieniądze tyle czasu. I wydaje mi się, że to jest dobre uzupełnienie, jeżeli chodzi na przykład o, już nie mówię o Anglii czy o Irlandii, tylko to mówię już w sumie o każdym kraju europejskim, że to jest właśnie dobre uzupełnienie i to jest dobra nauka dla każdej ze stron, bo możemy się od nich nauczyć wielu rzeczy, które tutaj ludziom brakuje, aby się naprawdę przydało. I teraz coraz bardziej poważnie zaczynam się zastanawiać nad właśnie przynajmniej taką krótkim okresem wyjazdu właśnie gdzieś za granicę, bo już sporo razy to byłem namawiany. No więc dzięki, że byłyście dziewczyny i dziękuję wszystkim również. No ja myślę, że to co Przemek teraz zaproponował, żeby każdy chociaż spróbował sobie zrobić urlop gdzieś tam za granicą, to jest bardzo dobra propozycja, bardzo dobry pomysł, tylko nie siedźcie zamknięci w pokoju hotelowym, tudzież w kurorcie, na cztery spusty, na leżaku z parasolką i nic więcej, tylko właśnie taki urlop, w którym troszeczkę pochodzicie ulicami, zamienicie z kimś słowo i to może dużo, dużo zmieni się w waszej percepcji. Ja ze swojej perspektywy powiem tak, że ja przez długi czas nigdzie nie byłem i zawsze miałem tę obawę, że się po prostu nie dogadam, że mój angielski jest za słaby do komunikacji takiej normalnej w miarę. No i tak się zdarzyło, że właśnie w końcu jednak pojechałem. Okazało się, że potrzeba matką wynalazków. Jak trzeba, to zaczyna człowiek rozmawiać i da się, więc może to podziałać na was tak odblokowująco po prostu. Jeżeli macie obawy, znacie słabo język, być może rozumiecie dużo ze słuchu, ale jednak z tą wymową jest u was kiepsko, tak jak u mnie, to może po prostu was przełamać i myślę, że w wielu miejscach praktyka, po prostu zwykła praktyka, zrobienie tego kroku może dla was dużo zrobić, a jeżeli po prostu wyjedziecie sobie na ten urlop, na wycieczkę, to jest właśnie dobra opcja. Nie rzucacie się na głęboką wodę, tylko tak właśnie, żeby się rozejrzeć, żeby poczuć ten klimat, poczuć te inne miejsca. Myślę, że to jest bardzo, bardzo fajny, praktyczny pomysł tutaj, co Przemek zaproponował. Ja ze swojej strony serdecznie dziękuję za udział drogim koleżankom i Przemkowi oczywiście w audycji. Bardzo mi się tutaj miło rozmawiało i myślę, że bardzo konstruktywne nam tutaj z tego wszystkiego wnioski wyszły. Szczerze powiedziawszy, obawiałem się, że będziemy tylko narzekać na sytuację w Polsce, a przecież ta rozmowa, myślę, uzmysłowiła nam w dużej mierze, jak wiele mamy tutaj też pozytywnych cech,
jak właśnie ta nasza zaradność, zdolność do improwizacji, inteligencja ma okazję się tutaj wyzwolić i kształcić w tym miejscu, gdzie żyjemy. Zobaczyliśmy również, że pobyt za granicą może też zmienić perspektywę i też coś wynieść na kolejny poziom nasze postrzeganie świata. I doszliśmy ostatecznie do wniosku, że obie strony mogły się od siebie wiele nauczyć. Także myślę, że to jest bardzo pozytywny tutaj wniosek i mnie osobiście ta rozmowa jeszcze bardziej właśnie uzmysłowiła, że żyjemy, jeśli chodzi o Polskę, żyjemy w kraju, który daje nam pewną możliwość dostrzeżenia wielu schematów, wielu rzeczy, który wyrabia w nas uważność. I jeżeli skoncentrujemy się na tym pozytywnym wykorzystaniu tego, na pozytywnym odbiorze, nie będziemy tylko biadolić albo na każdym kroku szukać spisku, ale po prostu pozytywnie, konstruktywnie wykorzystamy to, czego żeśmy się nauczyli, co żeśmy dostrzegli, to jesteśmy naprawdę w pozycji do tego, żeby dużo osiągnąć i dużo dobrego zrobić dla siebie, dla otaczającego nas świata. I ja tego każdemu tutaj życzę. Myślę, że dostrzeżenie tego to jest pierwszy poważny krok do tego, żeby zacząć tak działać. Także mam nadzieję, że dzisiejsza audycja właśnie do takiego dostrzeżenia tych plusów i możliwości, które zostały nam stworzone, że ta audycja się do tego przyczyniła. Jeszcze raz dziękuję moim gościom, moim rozmówcom. Jak zwykle słyszymy się w przyszły poniedziałek o 21:00. Jeżeli macie pomysły na audycję i propozycje tematów, piszcie redakcja@projektinfinitus.pl. Ze swojej strony dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia. Dobranoc.